otwieram 39. sesję Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. Witam serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na obrady dzisiejszej sesji w formie zobowiązującej, jak i niezobowiązującej. Czyli właśnie witam serdecznie gości, którzy wsłuchiwać nam będą się od naszą obradą. Media przede wszystkim, którzy zaprosili z niektórych nasze informacje o tym, o czym rozmawiamy, dotrze do szerszego grona naszych mieszkańców. Drodzy Państwo, na podstawie listy obecności stwierdzam niezbędne kworum. W obradach uczestniczy w tej chwili 13 radnych. Wnioski do porządku obrad. Zakres dzisiejszej sesji został Państwu przedstawiony zawiadomieniu o zwołaniu sesji. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa, pan burmistrz, panowie radni, proszę, pan burmistrz się zgłasza, proszę bardzo. Panie przewodniczący, wysoka rado, ja bardzo proszę o wyprowadzenie z porządku obrad dwóch projektów uchwał oraz wprowadzenie na to miejsce dwóch, samo brzmiących, o takich samych tytułach, tylko innych zapisach. Pierwsza to jest w porządku obrad numer 10 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie. Proszę o wyprowadzenie, ponieważ w tym brzmieniu, gdybyście Państwo przyjęli, to musiałyby być publikowane dwie uchwały. Jedna informująca o tym, że wchodzi druga. Myśmy to omawiali na Komisji Ministrowej, dlatego w nowym brzmieniu będzie, że traci moc poprzednia uchwała i teraz znowu się wchodzi, wtedy w publikacji będzie tylko jedna. Żeby nie dublować pewnie niepotrzebnie. Przy omawianiu to powiem, o co chodzi. I druga, punkt 11, ta kolejna w sprawie zmiany uchwały nr 28 przez 265 przez 16 Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie ustalania stałych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Również proszę o wyprowadzenie z tego samego powodu i wprowadzenie o tym samym tytule, a inną treścią. Dziękuję. Zrozumiała sprawa? Tak. Zrozumiała. To się te same tytuły, natomiast zmienia się treść uchwały. Bardzo proszę, czyli tak konsekwentnie, czyli wyprowadzamy punkt 10, punkt 11. Kto jest za wyprowadzeniem tych z porządku obrad? Proszę bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto trzyma się głosu? Nie widzę. Dziękuję. I ponownie te same punkty wprowadzamy projekty uchwał, które przedstawi nam burmistrz o nowej treści. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto trzyma się głosu? Nie widzę. W związku z tym po tym głosowaniu porządek wrócił do stanu wyjściowego. Proszę bardzo, czy są jeszcze inne zmiany, propozycje, inne zmiany? Nie widzę. W związku z tym porządek zostaje w takiej wersji, jakiej przed chwilą przegłosowaliśmy. Uwagi, poprawki radnych do protokołów z 37 i 38 sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach zgodnie z warunkami określonymi w statucie. Takie uwagi nie wpłynęły, w związku z tym protokół pozostaje w wersji Państwu dostarczony poprzez środki przekazu, czyli maile. Interpelacje, zapytania radnych, proszę bardzo. Radna Iwona Krzysztof. Zaciągnięte zobowiązania na zakup nieruchomości na siedzibę ZOŚ, ulica Polna, zostały już uregulowane. Ponadto proszę o podanie ewentualnej kwoty zadłużenia oraz jak przedstawiało się rozliczenie finansowe związane z nabyciem tej nieruchomości. Proszę o plany remontu i modernizacji na rok 2018 w mieszkaniowym zasobie gminy Międzyzdroju. Proszę o szczegółowy plan przychodów i wydatków na rok 2018 jednostki budżetowej ZOŚ i przystani na kwoty jachtowej płatnicy. Proszę o informację, jakie zadania w latach 2014-2017 zostały zrealizowane przez Związek Gmin Miejskich. Proszę bardzo, burmistrz Szatyła. Mam interpelację dotyczącą praw remontowych, jeśli chodzi o ulicę, mianowicie ulica Gryfa Pomorskiego, szczególnie na odcinku ulica Spokojna Poprzeczna, jest w bardzo złym stanie technicznym. Jest wiele znacznych rozmiarów i głębokości ubytków, po prostu dziur w asfalcie. Teraz skórzynki, niektóre kanalizacyjne są zagłębione
około 10 cm. Prawdopodobnie przy zakładzeniu nowej nakładki nie zostały podniesione do poziomu asfaltu. Powoduje to utrudniony ruch pojazdów i może spowodować ich uszkodzenie, a tym samym koszty dla gminy. Odcinek nie jest duży, natomiast jest fatalny. Również na ulicy Lipowej jest sporo ubytków, nie były łatane w tym roku, a mógł się o tym przekonać nawet sam pan burmistrz, jak szliśmy 11 listopada składać kwiaty przy koście, przy pomniku zasłużonych gminy Zdrój. To interpelacja i mamy również zapytanie dotyczące nowego obiektu, mianowicie plenerowej siłowni. Cieszymy się, że powstała w tym roku jeszcze zgodnie z planem, ale jest jeszcze pytanie, czy przewidziane jest dodatkowe oświetlenie i w jaki sposób zabezpieczenie przed biegającymi zwierzątkami, żeby nie powodował poślizgu. Filip Krzyszkowski, proszę bardzo. Interpelacja. Czy na oficjalnej stronie internetowej gminy Międzyzdroje, międzyzdroje.pl znajdują się reklamy? Jeśli tak, to gdzie trafiają przychody? I pytam o to dlatego, że powinniśmy też dbać na tej stronie o sprawy wizualne i o to, żeby to wszystko było spójne. Dzisiaj rano tam zajrzałem, to nie do końca tak jest. I druga sprawa związana z siłownią plenerową. Wczoraj wieczorem tędy przechodziłem, więc jest tak w miarę jasno, ale przydałyby się rzeczywiście jeszcze dodatkowe lampy. Ale widzę tam większy problem, to powinniśmy wyrównać teren i jakoś zabezpieczyć, żeby to nie było błota. Tak, również czytałem te przepisy. Z jednej strony radość, że jest zakończony pewien etap działania, a z drugiej był duży uwag co do jakości otoczenia i gruntu. Proszę Państwa, dostaliśmy dofinansowanie, zamontowaliśmy urządzenia, a wiosną, bo trudno teraz robić trawę i robić to podłoże, bo to się nie utrzyma przez zimę. Więc wiosną będzie dokończenie podłoża i też oświetlenie, będą dwie dodatkowe lampy, które oświetlą ten teren. Wszystko, tak? Tak, to wszystko. Zbigniew Witacz, to jest komentarz, proszę bardzo. Interpelacja. Jakie koszty generuje dla gminy Międzyzdroje utrzymanie w ciągu ostatnich 10 lat Związek Gmin Wyspy Woli? Następnie chciałem się odnieść do odpowiedzi na interpelację, jaką ostatnio otrzymałem. W punkcie pierwszym zauważyłem, że zostało naruszone prawo budowlane, które reguluje rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne. Odpowiedź została wydana nie na temat, lub być może przywrót ustawy, która jest wymijająco zupełnie, natomiast chyba prawo budowlane zostało zastosowane w opisie w odpowiedzi na moją interpelację, które działa na początku wieku, gdzie jedynym miejscem na odprowadzenie ścieków miejskich był rynsztok ulicy. Natomiast na pewno liczę na właściwą odpowiedź i osoba, która by mi odpowiadała, zapozna się z rozporządzeniem ministra, paragraf 127, punkt 10. Ja mam takie pytanie praktycznie do wszystkich radnych i tu Państwa siedzących, czy samochody, którymi się przyjechali, stoją zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wczoraj się również tutaj policja z ruchu drogowego była i kasowała. W związku z powyższym chciałbym przestrzec, żeby nie płacić mandatu, bo nie strasznie. Bo to tak wygląda. Żeby zmienić organizację ruchu przynajmniej na jedną stronę. Ale tam prawdopodobnie są jakieś odprowadzające. To nie będzie łatwe. Wiemy jedno. Propozycja dla tych wszystkich, że można skorzystać z parkingu przy Domu Kultury. To jest
parking niepłatny i można te kilkaset metrów przejść. To nie jest chyba większy problem, żeby tam zostawić samochody w większości osób. Podziwiać park Chopina. Dla zdrowia. Zapytanie. Janusz Piłat, proszę bardzo. Nie? Chciałem jeszcze w tamtym temacie, że powinniśmy zmniejszyć dotacje w przyszłym budżecie dla niekorzystnych. No nie. Dobre. Przepisy są jednoznaczne. Jakoznaczne. To status. Nie można wiązać. Dobrze, zamykamy ten punkt porządku. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu uchwał. Pierwszy punkt, piąty, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu, zmian w budżecie na rok 2017. Proszę przewodniczyć. Wysoka Rado, zanim oddam głos pani skarbnik, aby szczegółowo opowiedziała, omówiła, choć na komisjach każdą pozycję, ona jest bardzo skromna, skromny jest ten projekt uchwały, niewiele już zmian pod koniec roku, że nie robimy żadnych większych zmian. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jeden wydatek inwestycyjny, który zamieniamy na terenie przedszkola, wymieniamy okna zamiast robić przyziemia i to jest dosyć istotne dla, myślę, dla informacja dla rodziców, którzy mają swoje pociechy, zaprowadzają wiał w niektórych salach, okna były nieszczelne, zdano przed zimą jeszcze wymienione okna. I to robimy i to znajduje swoje odzwierciedlenie, bo to jest trochę zmian. Wydane również, i to jest istotne, wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów, międzyizraelskie inspiracje. Tomik twórczości kilkudziesięciu osób międzyizraelskich, które od lat czekają na zebranie głównych ich dzieł. To ma miejsce teraz, jeszcze przed świętami będzie gotowa książka. Dziękuję bardzo, a co do szczegółów, pani skarbnik, może państwu powiedzieć wynik finansowy się zmienił. W niniejszej uchwale proponujemy zwiększenie i zmniejszenie wydatków na tę samą kwotę, czyli 168 407 zł. Wydatki, zwiększeniu wydatków, wydatki bieżące to kwota 156 150 zł, majątkowe 12 257 zł i zmniejszenie wydatków bieżących 22 257 zł i majątkowych 146 150 zł. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Budżetowej. Stanowisko pozytywne, 5 radnych za. I komisja komunalna. 5 za. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, czy ktoś chce zabrać głos i radny Janusz Piłat na Iwona Krzyż. Proszę bardzo. Chciałbym tak, nie wiem, czy ten czas na tą wymianę okien, no wiemy, że okna nie od dzisiaj nie są szczelne, ale czy ta pora roku, no nie będzie w ten sposób kolidować z tymi pracami. Chciałem uspokoić pana radnego, temperatura jest teraz jak w lipcu. Tylko z tym, że temperatura to jest mniejsze zło, gorzej przy opadach i zacinającym wietrze, tak? No, mogą być mały problem. Nie bardzo. Teraz. Mówimy, że to dalej. Proszę bardzo, radnego na szczęście. Chciałam odnieść się do kwoty 6150 na zakup obejmujący wykonanie ekspertyzji analiz opinii, analiza prawno-ekonomiczna. Zdziwienie moje budzi fakt, że nagle pieniążki się znalazły. My radni, kiedy wnioskowaliśmy o zabezpieczenie 5000 na ekspertyzę opinii biegłego z zakresu przedstawiania wariantowych rozwiązań korzystne dla interesu prawnego, jak i dla potencjalnych dzierżawców, chodzi o tak zwanych budkowniczów, pieniążków wówczas pan burmistrz nie mógł znaleźć. No troszeczkę zadziwiające to jest. I jeszcze panie burmistrzu, chciałabym się odnieść do kwoty 5000, ponieważ pan na komisjach u nas mówił, że niekoniecznie ta spółka, która została przez nas powołana, rozpocznie swoją działalność. Znaczy, która zostanie, tak, która zostanie, która powołana, niekoniecznie tutaj związane są w tej chwili z nią tak do końca planu. I chciałabym prosić
o wprowadzenie do prac komisji projektu, który był proponowany w grudniu 2016 roku, o warunkach i trybie funkcjonowania rozwoju sportu w gminie. I prosiłabym przewodniczących o wprowadzenie do pracy w najbliższych komisjach. Odpowiadam pani radnej, że owe 6150 zł, które wprowadzamy, które nie zostaną pewnie w pełni wydane, również są na państwa wniosek. Państwa stanowisko zobligowało mnie do podjęcia wyłonienia kogoś, kto zrobi nam analizę prawno-ekonomiczną, finansową tego przedsięwzięcia. Tak więc znalazłem dla państwa środki. Kwestia prac komisji to proponował w momencie, kiedy omawiać ten punkt o pracy. Proszę też wtedy podać ten wniosek i wtedy możemy wspólnie przegłosować w kierunku działania komisji. Czy też poszczególne komisje odniosą się do tego, przewodniczący komisji. Dziękuję. Proszę bardzo, pytanie odnośnie zmian w budżecie. Nie widzę. Teraz proszę, kto jest, zamykam dyskusję, kto jest za przyjęciem projektu zmian w budżecie. Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto trzyma się głosu? Nie widzę. 13 za. Głośno. Punkt 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 28/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzdroje na 2017 rok. Proszę pan burmistrz, pani skarbnik. W związku z zapisami w uchwale w sprawie zmian w budżecie dokonujemy zmiany dwóch załączników do uchwały budżetowej. Dotacje celowe udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz załącznik dochody budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoli na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu gminy na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko komisji, komisja budżetowa. Stanowisko pozytywne, komisja kontrolna. Pozytywne, dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się? Też nie widzę. Jednogłośnie 13. Projekt wieloletniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, pani skarbnik. Dokonujemy zmiany trzech załączników wieloletniej prognozy finansowej, objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz załącznik dotyczący wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Rok 2017, dane zawarte tutaj w załączniku numer 1 do tej uchwały wynikają z poprzedniej uchwały, czyli uchwały w sprawie zmian w budżecie. Natomiast rok 2018 jest dostosowany do tego, do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej złożonej do przy projekcie budżetu. Dziękuję. Komisja budżetowa. Stanowisko pozytywne. Komisja komunalna. Pozytywne, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś chciałby z państwa zabrać głos w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej? Nie widzę. W związku z tym, kto jest za przyjęciem, proszę podniesienia. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Jak to trzyma się głos? Nie widzę. 13 za. 12. Punkt 8. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Międzyzdroje. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na wniosek naszej spółki ZWIK, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, przedłożyliśmy państwu projekt uchwały, który mówi o stawkach wody i ścieków. Podkreślamy, że jest to jedna z najniższych cen wody w województwie. 3,70 zł. Cena za ścieki 5,54 zł. Zgodnie z wnioskiem proponujemy państwu podjęcie uchwały o niezwiększaniu tej stawki na okres 3 miesięcy, dopóki nie wejdą wszelkie rozporządzenia do nowej ustawy i nie będziemy wiedzieli, jak spółka Wody Polskie, która zostanie powołana,
a są tam jakieś pewne wskazania mówiące o możliwości wpływu na stawki wody, choć jest taki zapis mówiący o tym, że wejście w życie ustawy nie może być jedynym powodem zmiany stawek. Ale jeżeli nasza, co jest powiązane z zapisem, ponieważ akurat tak się składa, że byłby to jedyny powód wejścia tej ustawy i nakładanie zapłaty nam za odprowadzenie ścieków, dostarczenie wody, za pozyskanie wody z ujęć, mają być jakieś opłaty. Wiadomo, nowy twór musi z czegoś żyć i jakoś funkcjonować i pewnie dołoży podatkami opłaty związane z wodą i ściekami. My na takiej podstawie na dzisiaj nie mamy i gdyby była pełna wiedza, że nie ma takiego wpływu, to stawki zaproponowalibyśmy na dotychczasowym poziomie, bo nie ma żadnego zmniejszania. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Komisarza. Stanowisko pozytywne. Komisja komunalna. Pozytywne. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały, o którym przed chwilą na pomoc powiedział, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Przeciwnie nie widzę. Kto wstrzyma się? Właśnie. 13. Punkt 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Szanowni Państwo, Droga Rado, jak co roku przyjmujemy roczny program współpracy gminy Międzyzdroje. On jest szczegółowo opisany, jakież to zadania z jakimi podmiotami. Szczegółowo omawialiśmy na komisjach. Budujący jest chyba fakt, że gmina Międzyzdroje na współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatkuje corocznie znaczne kwoty. Na rok przyszły jest to kwota zbliżona do 1 000 000 zł. Więc gdzieś tam w kraju mówi się o budżetach obywatelskich, że to jest dobre działanie. Oczywiście jest. Gmina Międzyzdroje, choć go tak nie nazywa wprost, to chciałem przypomnieć, że sołectwa mają swoje środki zabezpieczone na mocy uchwały i algorytmu wyliczania od ilości osób jest stała kwota i sołectwa dysponują kwotą. Można się tu tylko spierać o wysokości, czy powinna być większa, czy mniejsza, i to zawsze jest w Państwa rękach. Natomiast nasze stowarzyszenia, to jest chyba chlubny, może nie wyjątek, bo coraz więcej samorządów widzi w tym właściwie działanie samorządu, wspieranie tej samorządności oddolnej w formie zrzeszania się ludzi w stowarzyszenia, jest to najbardziej powodujące scalenie społeczności lokalnej, takie współpraca, współdziałanie. To nie ma nic gorszego dla siły samorządu, jak atomizacja poszczególnych osób. Jeżeli każdy żyje tylko swoim życiem, to samorząd jest, że tak powiem, łatwy do ogrania, bez wskazywania, kto chciałby ogrywać. Dlatego my zawsze wspieraliśmy i będziemy wspierali każde działanie oddolne dotyczące funkcjonowania stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście odpowiemy, ale myślę, że wszyscy, którzy to śledzą i mają wgląd, dla nas to zadowolenie. Dziękuję bardzo. Proszę stanowiska Komisja Budżetowa. Stanowisko pozytywne. Komisja Społeczna. Pozytywne. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Chciałbym zabrać głos Państwa w sprawie tego projektu uchwały. Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Dziękuję. 12 za. Punkt 10. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie.
także również dostarczoną projektu. Szanowni Państwo, w poprzednim jego brzmieniu myśmy to dopiero wychwycili, jak gdyby nie do końca naszym zdaniem logiczne ułożenie paragrafów, bo po pierwszej, poprzedniej wersji było tak, że mówimy, że zostanie opublikowana informacja o tym, że wejdzie nowa uchwała ze zmienionym paragrafem 4. A w nowym tekście mówimy tutaj o tym, że traci moc poprzednia uchwała w całym brzmieniu i wprowadzamy z takim samym brzmieniem oprócz tego paragrafu. W tym wypadku będzie to paragraf 5, który ma brzmieć, bo to nam zarzucił nadzór wojewody, że brzmienie nie było takie, jakiego oczekuje nadzór wojewody. Tutaj kancelaria twierdzi, że oba brzmienia były tak samo, dochodzimy do takiej samej konkluzji, natomiast brzmią inaczej. Oczekuje nadzór, więc robimy ten ukłon w stronę nadzoru i wprowadzamy paragraf 5 i tak powinny brzmieć według organu nadzoru te paragrafy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniomorskiego. Takie brzmienie powinno być. I to jest jedyna zmiana, natomiast wszystkie, cała treść jest dokładnie ta sama, jaką Państwo widzieliście na poprzedniej sesji, bo tylko ten zapis się zmienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie będę odpowiedzieć, dopytywał się o stanowisko komisji, bo dotyczy tego nowego projektu uchwały, w związku z tym pozostawiam Państwu otwarte dyskusję, jeżeli ktoś pan prawny zechciałby gdzieś uwagi, tu przed chwilę sesja, jak to się szybko, że dzisiaj nie będę żyliśmy tylko na nich planowy. Ale jeżeli chwilę proszę spojrzeć, czyli Państwa nie ma uwag, to jest ten sam projekt praktycznie uchwały, który poprzedniej kwestia zmienia się jedynie w sposobie wejścia w życie. Bardzo proszę. Nie widzę chętnych do dyskusji. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały? Proszę podnieść. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Wstrzymać się. Nie widzę. 13 za. Punkt kolejny, 11. Tak, proszę panie burmistrzu. Tak. Analogicznie. Nic nie ulega zmianie, treść merytoryczna, czyli stawki utrzymujemy w dotychczasowych wysokościach, tylko zapis w tym wypadku paragrafu 4 ulega zmianie i my zgodzą. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję na tym projekcie. Nie widzę, w związku z tym bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu, proszę przyjęcie. Dziękuję. Kto jest przeciwny, nie widzę. 13 za, jest głośno. Punkt 12. Projekt uchwały zmiany uchwały nr 24 przez 248 przez 16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Międzyzdroje. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak już mamy ustalone stawki i wiemy, za co pobieramy opłaty, to musimy Państwu przedłożyć projekt deklaracji, którą mieszkańcy uzyskają, otrzymają do wypełnienia. Myślę, że jest szczegółowa. Nie wnosiliście Państwo na komisjach przy szczegółowym omawianiu uwag. Myślę, że jest dobra, ale gdyby to było, to bardzo proszę o zwrócenie uwagi. Ja proszę o przyjęcie projektu. Komisja Budżetowa, proszę stanowisko. Stanowisko pozytywne. Komisja Komunalna i Społeczna. Pozytywne 5 za. Dziękuję. Referat dyskusji? Nie widzę. No to proszę, kto jest za przyjęciem w takim razie projektu uchwały, który omawiamy? Proszę wyjaśnienia. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto trzyma się też? Nie widzę. 13 za. Może jeszcze jeden projekt uchwały. Zrobimy przerwę. Tak, przystąpię już do osoby. Proszę bardzo, pan burmistrz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak wiecie Państwo, na mocy ustawy jesteśmy zobowiązani do tego, aby zrobić, posiadać w zasadzie taki wykaz przystanków autobusowych wraz z nazwami tychże. Zaproponowaliśmy Państwu projekt uchwały w toku prac w komisjach, zwłaszcza pierwsza z komisji pochyliła się nad nazwami i doszliśmy, myślę, do pewnego tutaj wspólnego wniosku, że te zmiany powinny być i te nazwy powinny być jak najbardziej czytelne i jednoznaczne dla osób korzystających z komunikacji. Ja pozwolicie Państwu, tylko załącznik pierwszy przeczytam, jakie zmiany, a Państwo, gdybyście mieli oczywiście jakieś jeszcze propozycje, to jesteśmy w stanie to zaraz zmienić i o tą poprawką przyjąć. Ale czytam. Lubin, ulica Główna. Lubin Górny. Lubin, PTTK, skrzyżowanie z ulicą Portową. Przystanek nazwa Lubin Dolny. Oba przystanki Wapnicy, nazwa Wapnica. Podobnie w Wicku i podobnie w Zalesiu. Mówimy o miejscowości, nie ma znaczenia, czy przyjazd, czy wyjazd. Informujemy na przystankach, że otóż jesteśmy w pięknym Wicku, w Zalesiu. Dziewiąte, ulica Nowomyśliwska. Przy rondzie ze strony też przy rondzie na Nowomyśliwskiej i odjazd i przyjazd nazywamy tak samo, rondo Nowomyśliwska. Nie ma to znaczenia, czy ktoś przyjeżdża, czy wyjeżdża. Wiadomo, że przystanki są przy rondzie na Nowomyśliwska jako ulica. Już mamy niejedno rondo w mieście. Dalej przystanek przy hotelu Wolin postanowiliśmy nazwać Ogrody Działkowe. Podobnie po drugiej stronie również Ogrody Działkowe. Też nie ma znaczenia z tej strony. Przystanek przy ulicy Niepodległości Muzeum Wolińskiego Parku. Pozostaje nazwa jak w propozycji pierwszej. To jest to bardzo czytelne i jasne dla wszystkich. Międzyzdrojowa ulica Niepodległości to po drugiej stronie jest nazwa proponowana przychodnia. Bo jest tam obiekt przychodni zdrowia widoczny, opisany. Część Rady uznała, że wystarczy międzyzdrojowa ulica Niepodległości. Żeby nie nazywać przychodni, tylko ulica Niepodległości. Tak ma być ustawowo. Bo ja dostałem jeszcze zwrotkę. To są różnice między komisjami, więc jakbyście Państwo, to ja przyjmę taką wersję, jak zawsze zaproponuję, jak większość w Radzie, bo jedna mówiła o przychodniach, a druga, żeby tylko wezmę ulicy Niepodległości, jakbyśmy się obawiali wskazania. Ale nie, biura podróży i tak dalej, tak? Wyjazdy turystyczne z tego transferu ludzi, może to nic nie mówić, mogą stanąć przy innej przychodni. No i z tym, jeżeli to ma wpłynąć na jakieś materiały, to jak najbardziej. To ja proponuję już od razu skreślić przychodnie i będzie ulica Niepodległości, tak nazwa przystanku. Państwo tą zmianę oczywiście macie. I ulica Kolejowa przy sklepie Straż Pożarna. Dalej Kolejowa, Dworzec Kolejowy. Kolejowa po drugiej stronie, już jak gdyby wyjeżdżając z dworca, jedziemy z powrotem w stronę Świnoujścia, szkoła przystanek. Było gimnazjum, szkoła. Tu nie ma gimnazjów, więc nie ma gimnazjum. Później na Gryba Pomorskiego, teraz na początku, tam gdzie ja wsiadam, Pogotowie. Zawsze patrzę na Pogotowie. Była też mowa o poczcie, ale ona jest trochę dalej, 50 metrów dalej, Pogotowie. Będziemy być dumni, że mamy Pogotowie sprawnie działające. Gryfa Pomorskiego przy Biedronce jest pasaż, bo tam nie jest tylko Biedronka, tam jest wiele lokali, więc propozycja jest pasaż. Później mamy plac zabaw na Gryfa Pomorskiego przy wjeździe z kolei stadion. Nie ośrodek Kora, bo to jest jak gdyby kryptoreklama ośrodka. Wszyscy widzą, że
Mijamy stadion i zaraz znaczy. Na Polnej mamy pole namiotowe, tak przystanek proponujemy nazwać. Po drugiej stronie Rondo Polna. Dalej mamy po obu stronach przystanki Zakład Energetyczny, oba żeby się nazywały. Później mamy Lubiewo, oba przystanki Lubiewo i Biała Góra, Biała Góra. I to jest 28 nazw. Przepraszam, ale jeszcze z drugiej strony mamy jeszcze dwa przystanki Grodno i też proponujemy nazwać Grodno, więc 31 przystanków z takimi propozycjami nazw. Proszę? 32, tak na wniosek Państwa omawiany na komisji, będziemy starali się umiejscowić przystanek przy zbiegu ulic Turystyczna i Tysiąclecia. Tam, gdzie kiedyś był przystanek przy takiej wysepce, aby autobusy wjeżdżające z Kamienia Pomorskiego dla ludzi, którzy pracują lub mieszkają w tej części miasta, mogli wysiadać i musieli wracać też z ulicy Niepodległości. I to będzie nazwę od razu przystanek reaktywacja. O, bardzo reaktywacja, wszyscy będą rozumieć. Dlatego bardzo proszę oczywiście z tą poprawką o przyjęcie projektu uchwały. Proszę od razu, tak. Wniosek o autopoprawkę. Punkt 14 liczby porządkowej. Zmiana przychodnia na ulicę Niepodległości. Ale tylko bez odjazd, tylko sama Niepodległości. Tak, tak, tak. Propozycja. Niepodległość. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tej autopoprawki. Proszę podniesienia. Dziękuję. Kto jest przeciw, nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Czy jeszcze są może inne propozycje zmian? Tak, jest w projekcie planu finansowym na przyszły rok jest wniosek o wykonanie nowego przystanku w Babnicy. To będzie kolejny jeziora turkusowego. Myślę, że tam, że wtedy nie, jakaś propozycja może przyjść oczywiście. Zróbmy taki charakterystyczny będzie też nie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu? Liczba porządkowa, czyli ilość przystanków, tak? Mamy po 4, a są lewa, prawa, tam mamy po 4. Czyli w liczbie porządkowej również proszę zmienić na 2. Lewa, prawa. Pan redaktor mi teraz narobił. Po jednej stronie jest przyjaciół, czyli są dwa przyjaciół. Może nie liczono jako jeden przystanek. Proszę na to spojrzeć. Ale też chyba nie liczono jako jeden przystanek, który jest zawiązany niż to. Ale jest to staje przy. To nie jest najmniejsza z tego samego. To jest kolejny przystanek. Ale tu już nie mamy, to pan miał na poprzedniej wersji, przepraszam. Pan miał poprzedniej wersji, starą wersję, gdzie jest 4-4, a tu już jest właściwa kolejność i numer 4. Przepraszam bardzo, odprowadził mnie pan w błąd, ale intencje były szczere. To było widać w oczach, że intencje są szczere. Ale namieszał. Pan jest. Chciałem jeszcze dyskutować nazwę miejsca przystanku pod tytułem Bogotowie, bo tak wydaje mi się, że miejsce, lokalizacja pod tytułem nazwy Bogotowie, budynek Bogotowia stracił już swoją działalność, to znaczy jak, jeżeli ktoś będzie miał ranę i pójdzie do Bogotowia, to mu nie zaszyją. Natomiast prosiłbym zmianę nazwy na centrum, tak? Więc to pomocnego centrum. Zbyt szeroko. Nie jest określona. Ja jeszcze całe 12 prawie lat się pod Pogotowia. Jak najważniej, tak nazywamy ten przystanek, ale jeżeli użyjemy uniwersalnego pojęcia pod tytułem Pogotowie, to każdy będzie myślał, że faktycznie może tam mieć udzieloną pomoc. Natomiast będzie to błąd wprowadzało, no bo każdy, kto przejdzie, zobaczycie, że właśnie ścieżka na drugą stronę do Pogotowia
w ramach, nie wiem, zastrzyku, opatrzenia rany i tak dalej. W każdym razie pogotowie, żeby nie było swoją działalność. Radny wnioskuje, czy nie? Mam pytanie, jak wniosek składam? Tak, chciałbym wniosek. To jest zaparcie wniosku radnego, to jest zaparcie wniosku radnego zmiany na zmianę naszy pogotowie na centrum. Nie widzę. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, większością już nie będę pytał, co jest wstrzymał większość odrzuciła. No, cieszę się, że większość propozycji, które podałem, znalazło swoje zastosowanie w rzeczywistości. No, to też dziękuję za przyjęcie projektu uchwały wraz z omawianymi nazwami przystanków. Proszę podnieść się. Dziękuję. Nie, nie widzę, kto wstrzymał się. Nie widzę. Ogłaszam 20 minut przerwy. Projekt uchwały w sprawie gospodarki nieruchomościami. Proszę o zabranie głosu. 14. Dotyczy to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Część działki nr 255/3 o powierzchni 2,75. Szanowni Państwo, dotychczasowy dzierżawca terenu położonego między Zdrojem przy ulicy Bohaterów Warszawy, stanowiącego część działki nr 255/3, wystąpił z prośbą o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 31 grudnia 2018 roku. Na tymże terenie dotychczas był usytuowany nośnik reklamowy o wymiarach 2,65 x 5 metra. Proponujemy przeznaczyć do wydzierżawienia na okres jednego roku tenże teren z przeznaczeniem na usytuowanie tegoż samego nośnika reklamowego. Komisja budżetowa, nie mam przejścia, pozytywnie. Komisja komunalna? Komisja komunalna. Pięć za. Ktoś za chwilę z Państwa zabierze głos. Proszę, ktoś za przyjęciem tego projektu, proszę do dzisiaj. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się? 12 za 1. Punkt 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. Działka nr 395/9 o powierzchni 138 m2. Szanowni Państwo, w związku z tym, że współwłaściciel posesji położonej w Międzyzdrojach przy ulicy Myśliwskiej 19 wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na teren stanowiący działkę numer 395/9 o powierzchni 138 m kwadratowych. Proponuje się podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na tenże teren na okres do 31 grudnia 2018 roku z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. Bardzo komisja pójdzie za nas. Kto jest chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto trzyma się? Nie widzę. 12 za 1. Punkt 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 59 o powierzchni 50 m2, ulica Polna. Dotychczasowy dzierżawca tego terenu wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na teren położony przy ulicy Orlej, stanowiący działkę numer 59 o powierzchni 50 m2. Właściciel tejże posesji dotychczas wydzierżawiał ten teren z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. Proponujemy podjęcie uchwały umożliwiającej wydzierżawienie tego terenu na okres do 31 grudnia 2018 roku. Komisja budżetowa. Szanowni Państwo, ponieważ posesja właściciel jest, znaczy nieruchomość jest położona między ulicą Polną a Orłą, tak? Polna. Komisja budżetowa. Pozytywnie, komisja komunalna. Pozytywnie. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem projektu? Proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. To trzymajcie się. Nie widzę. 12 za jednogłośnie. Punkt 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości Krywicy Myśliwskiej. Nie, to już było. Jasne. Szanowni Państwo, w związku z pozytywnym stanowiskiem Rady Miejskiej wyrażonym w dniu 26 października 2017 roku dotyczącym wydzierżawienia dwóch tarasów stanowiących część działki gminnej nr 256 położonej w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy z przeznaczeniem na wykonanie dwóch tarasów słonecznych, proponuje się podjęcie przedłożonego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy dwóch terenów o powierzchniach 13 m2 i 17 m2 na wskazany przez wnioskodawcę okres, to jest do 30 kwietnia 2030 roku. Komisja Budżetowa, proszę stanowisko. Nie. Jeden za, dwa przeciw i dwa wstrzymujące. Komisja Komunalna. 4 głosy za, 1 wstrzymujący się i jednocześnie wniosek do umowy o wprowadzenie do umowy zapisu o zakazie zadoszenia. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, Rada Iwanaszewska. Jestem od początku przeciwna i w dalszym ciągu podtrzymuję swoje zdanie, a jeszcze tym bardziej okres wskazany do dzierżawy tych nowo powstałych zabudowań do 30 kwietnia 2030 absolutnie. Proszę bardzo, Burmistrz. Szanowni Państwo, my dlatego daliśmy ten termin, ponieważ i lokal, i teraz przed nim jest na ten okres, ale ta osoba zobowiązała się do poniesienia znacznych nakładów na budowę tych dwóch tarasów, łącznie z przeróbką schodów i tak dalej. Więc jest to kilkadziesiąt tysięcy, stąd Państwo na komisji, jak mieliście projekt umowy, w którym dajemy 3 siódemki na wypadek niewykonania zgodnie z przeznaczeniem, złego wykonania, nie takiego, jak powinno być, naruszenia innych jeszcze przez Państwa wskazanych rzeczy, na konieczność wtedy rozbiórki. Więc można odwrócić sytuację odwrotnie, jeżeli krótki termin on buduje, a wtedy my nie dajemy, ale on, ta osoba, zanim wyjmie pieniądze z portfela, jak każdy, chciałbym mieć na piśmie. I dobrze, ja się poddaję rygorowi w momencie, kiedy zrobię coś złego, ale jak zrobię dobrze, to nie każcie mi jeszcze raz przechodzić przez procedurę tłumaczenia już wtedy innym radnym o tym, co ja zrobiłem. No a jak trafi na, że tak powiem, na osoby, które tego nie będą chciały, to ma rozebrać te kilkadziesiąt tysięcy po upływie 2 czy 3 lat, to znaczy, że za 12 lat wszystkie umowy wygasają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głosujemy. Dobrze. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5. Kto wstrzymał się głosu? 1 osoba. Większością głosów projekt bardzo przyjęty. Tak. Wyrażenia zgody na odstąpienie, na ustanowienie służebności przysług. Szanowni Państwo, w związku z wnioskiem na operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który wystąpił o stanowienie służebności przesyłu na częściach działek gminnych, to jest w działce numer 326/17, 326/12 i 577/1, obręb 19 miasta Międzyzdroje, w celu ułożenia i użytkowania kabla elektroenergetycznego proponuje się podjęcie przedłożonego projektu uchwały dotyczącego ustanowienia na czas nieokreślony odpłatnej służebności przesyłu na rzecz wnioskodawcy. Stanowisko pozytywne. Komisja Komunalna. Pozytywny 5 za. Otwieram dyskusję. Kto jest za przyjęciem projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Wstrzymuje się. 11 za. 19. Proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej o przedstawienie protokołu. Dziękuję bardzo. Protokół kontroli rozliczeń dotacji organizacji pozarządowych za 2016 rok. Kontrola jest planowaną kontrolą Komisji Rewizyjnej w 2017 roku, która została przeprowadzona w dniu
17 października 2017 roku w posiedzeniu uczestniczył pełen skład komisji oraz inspektor do spraw społecznych i kultury fizycznej pani Jadwiga Bober. Członkowie komisji rewizyjnej zapoznali się z następującymi dokumentami. Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku. Sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego klubik rodzinny od juniora do seniora z dnia 19 lipca 2016 roku. Sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego Powrót do przeszłości z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz rachunkiem do umowy licencyjnej, fakturą VAT i kolejną fakturą VAT. Kolejny dokument. Sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego klubik rodzinny od juniora do seniora z dnia 30 maja 2016 roku. Uproszczonym sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa z przeznaczeniem na urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodniczo-poznawczej. Sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego spotkania ludzi z pasją śladami historii z dnia 12 stycznia 2017 roku. Sprawozdaniem z realizacji zadania publicznego działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturalnej, propagowanie polskości na terenie gminy Międzyzdroje z dnia 30 stycznia 2017 roku. Korektą sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia z dnia 27 marca 2017 roku. Sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego prowadzenie działalności Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie gminy Międzyzdroje z dnia 3 marca 2017 roku. Sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego organizacja i świadczenie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie, sprawnych intelektualnie, poruszających się na wózkach inwalidzkich, które zamieszkują na terenie gminy Międzyzdroje z dnia 27 stycznia 2017 roku. Komisja rewizyjna nie wnosi uwag do sposobu prowadzenia dokumentacji księgowej i sprawozdań końcowych z rozliczenia dotacji z wykonania powyższych zadań publicznych. Wniosek. Komisja wnioskuje o podjęcie szerszych działań w sprawie wsparcia działalności organizacji pozarządowych w zakresie ich kontynuacji i rozszerzania oferty programowej. Na tym protokół zakończono. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś Państwa zabrać głos w sprawie protokołu, który przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej? Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę o przyjęcie. Kto jest za? Proszę bardzo. Przeciwnie, nie widzę, kto trzyma się. Widzę. 13 zł. Teraz poprosimy Radę Burmistrza o przedstawienie kalendarium spotkań pracy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przy okazji sprawozdania chciałbym Państwu przekazać dobrą, mam nadzieję, informację dla wszystkich. Otóż Pan Marian Kowalewski wrócił z misji z Warszawy. Wiecie Państwo, podjęliście uchwałę o zabezpieczeniu dodatkowych, ewentualnie 100 tysięcy na zakup samochodu gaśniczego i uzyskał to dofinansowanie. Mamy potwierdzenie uzyskania tych 100 tysięcy również, tak więc połowa środków jest ze środków zewnętrznych i tu Pan Marian się wykazał słowem danym, że połowę zdobędzie, zdobył w różnych instytucjach. A połowę Państwo przyznaliście i lada dzień ten samochód przyjedzie do Międzyzdroju.
I będzie, oczywiście będzie w jednostce w Lubinie. Także to jest wóz za 800 tysięcy złotych wyposażenie. To przy okazji. I teraz czytamy. 26 października udział w obradach 38 sesji Rady Miejskiej Międzyzdrojek, dnia następnego praca z panem skarbnym nad zbilansowaniem budżetu na rok 2018. 7 listopada spotkanie z panem Andrzejem Najdą z firmy Najdę Konsulting w Szczecinie, pracownikami Urzędu Miejskiego w sprawie omówienia i przygotowania dokumentów koniecznych do podpisania umowy przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w związku ze złożonym wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków Międzyzdrojek. Jak wiecie Państwo, uzyskaliśmy potwierdzenie uzyskania 32 milionów dofinansowania na ten cel. W dniu 9 listopada spotkanie w Urzędzie Miasta Świnoujście w sprawie dofinansowania komunikacji autobusowej linii numer 10 na rok przyszły. 11 listopada udział w uroczystych obchodach 99. rocznicy odzyskania niepodległości, złożenie wiązanki kwiatów przy pomniku marynarza i przy kamieniu pamięci duchowym budowniczym Międzyzdrojów, udział w mszy świętej za ojczyznę oraz w uroczystej 38. sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. 13 listopada byłem z panią burmistrz w Szczecinie w związku z uroczystym wręczeniem Gryfa Pomorskiego dla WOK Oddziału Województwa Zachodniopomorskiego. Uroczystość odbyła się w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. 14 listopada udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Dnia następnego, czyli 15 listopada, udział w uroczystości Światowego Dnia Seniora, która odbyła się w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach. 16 listopada udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach. 17 listopada udział w posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych. 18 listopada w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się uroczystość związana z 10-leciem działalności artystycznej Zespołu Wokalno-Instrumentalnego Gryza. Ci, którzy nie byli, niech żałują. 20 listopada udział w posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych. 21 listopada udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. I tutaj nie ma w kalendarium, ale wczoraj odbyło się ważne spotkanie z Międzynarodowym Domem Kultury, bo to była publiczna dyskusja na temat zmiany studium gminy Międzyzdroje. Jeszcze oczywiście będziemy procedowali uwagi, wszyscy mogą wnosić do 27 grudnia bieżącego roku, a później będzie procedura już uchwalania, czyli przedłożenie Radzie do dyskusji, wglądu i do naniesienia uwag ewentualnego uchwalania. I dzień dzisiejszy, udział w 39 sesji Rady Miejskiej. Proszę o pytania, jeżeli są. Proszę. Bogusław Szetyła, pierwszy. Panie burmistrzu, prośba o rozwinięcie tematu dotyczącego spotkania z firmą konsultingową w kwestii dofinansowania modernizacji oczyszczalni ścieków. My mamy pewną wiedzę. Prośba, żeby pan burmistrz przekazał mieszkańcom, bo też się tym problemem interesują, którzy są przerażeni wielkościami, kwotami, jakie tutaj wchodzą w grę i czy w przyszłości nie będzie miało to również wpływu na ceny wody. A druga kwestia to spotkanie w sprawie dofinansowania komunikacji autobusowej. My wiemy, że z roku na rok jest wzrost już o 100% w stosunku, albo nawet więcej, w stosunku do pierwotnych kwot, które Międzyzdroje ponosiły z tytułu dofinansowania do komunikacji miejskiej linii autobusowej numer 10. Prośba też o informację szerszą. Szanowni Państwo, złożyliśmy wniosek około rok temu o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków na bazie oczywiście projektu kompleksowej przebudowy do budowy jednej komory i
kapitalnego remontu dwóch istniejących komór, które się znajdują na terenie oczyszczalni. Według nowych technologii, nie tych, które były użyte w części 26 lat temu, a pozostałe jeszcze wcześniej. I nasza stacja, nasza oczyszczalnia ścieków jest już zdekapitalizowana. W związku z tym należy jej się kompleksowy remont, a także już rozbudowa tych części, które tak, aby zapewnić technologicznie właściwe oczyszczanie odpadów, których, ścieków, które są w tej chwili, normy są bardzo wyśrubowane i musimy je spełniać pod rygorem płacenia znacznych kar i dostosować po prostu oczyszczalnie już do tych standardów i wymogów XXI wieku. To wszystko wykonano, dokumentacja prawie dwa lata była wykonywana. My złożyliśmy oczywiście, tak jak powiedziałem, wniosek. Uzyskaliśmy pozytywną opinię o dofinansowaniu w maksymalnej wysokości zakładanej dla samorządów. To jest 63,25% całej inwestycji. Pozostałe 36,75% należy znaleźć u siebie. Występuje to spotkanie dotyczyło oczywiście znalezienia środków uzupełniających w kwocie zbliżonej do 18 milionów złotych. Oczywiście po przetargach uważamy, że te kwoty mają prawo ulec zmianie, raczej w dół niż w górę. Tak uważamy, no zobaczymy, czy to się potwierdzi. Oczywiście na etapie przetargu, wyłonienia wykonawców to wszystko się okaże. To jest wiosna, późna wiosna roku przyszłego. W tej chwili aplikujemy o środki, o pożyczkę uzupełniającą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2% w skali roku. Jedynie wątpliwości budzi sposób zabezpieczenia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zabezpieczyć się chce w formie poręczenia ze strony gminy. Jak wiecie Państwo, poręczenia są traktowane jak dług, mimo że długiem nie są. I tutaj mamy wątpliwość, tym bardziej, że nie chcemy blokować na kilka lat kolejnych możliwości zaciągnięcia zobowiązań na wypadek konieczności wyemitowania na przykład przez samorząd obligacji, które byłyby, miałyby sfinansować wkłady własne do szczególnych projektów europejskich, a ich jeszcze sporo naborów do roku 2022, te środki są, one się pojawią. W związku z tym samorząd byłby miał utrudnioną sytuację pozyskania takich środków uzupełniających na wypadek, gdyby takich środków własnych nie miał, a trudno rezygnować z dofinansowania do 75%, co się już nie powtórzy w żadnej perspektywie finansowej. Wszyscy mamy świadomość, że do roku 2023 samorządy będą właściwie musiały polegać tylko na środkach własnych, wygenerowanych tutaj, więc ile się da zrobić jeszcze ze środków zewnętrznych, no to trzeba po prostu nie wybrzydzać i te środki brać, uzupełniać własnymi, a kiedy nie ma, no to emituje się po prostu najlepszym narzędziem z emisją obligacji, bo ona może być w każdej chwili spłacona. To nie jest tak, że jak pożyczka czy kredyt, który trzeba spłacać ratalnie, z odsetkami, tu można na wypadek posiadanych środków spłacić w każdej chwili i w ten sposób zminimalizować koszty z tym związane. Na przykład Świnoujście wie, jaki ma na przyszły rok pakiet inwestycyjny i emituje obligacje za 63 miliony. Ja wiem, że budżet jest tam 6 razy większy od naszego, no to przykładając to do nas, tak byśmy my emitowali za 10 milionów złotych obligacji, które by posłużyły do zrealizowania inwestycji. My się nie posuwamy przez ostatnie kilka, w tym kierunku idziemy. W ciągu tylko ostatnie lat spłacamy, a nie zaciągamy zobowiązania. Jeżeli zaciągamy w Narodowym Funduszu, to tylko jako uzupełniające do dotacji, które są jak gdyby stricte z tą dotacją związane. Tak więc pytanie padło wprost. Czy to będzie miało wpływ na cenę wody? Na cenę wody nie, na cenę ścieków na pewno. Z
zgodnie z zasadą, że zanieczyszczający płaci, no koszty będzie musiała ponosić społeczność lokalna, związane nie tyle z uzupełniającą pożyczką, ile z amortyzacją naliczoną do całego, przedsięwzięcia. Wiemy, że zadanie będzie za około 50 milionów złotych. Amortyzacja 50 milionów będzie liczona rocznie według stawki procentowej i to należy ująć oczywiście w kalkulacji cen. Taki harmonogram wstępny jest. Pamiętajcie Państwo, że gmina ma różne narzędzia w celu złagodzenia skutków na rzecz mieszkańców. Zawsze jest możliwość dopłaty do cen, tak? Okresowej dopłaty. W okresie zwłaszcza tym szczytowym, kiedy ta amortyzacja jest naliczona od kapitału, na początku nie jest duży, bo ta wartość całego majątku wniesionego, a później jest zmniejszana, bo amortyzacja będzie po prostu powodowała zmniejszenie wartości, a co za tym idzie odpisu i wzrostu, czyli będzie ta cena od optymalnej malała, począwszy od roku 2022, będzie potem mniejsza. Ale to są decyzje z pewnością, które Rada będzie musiała podjąć za 2-3 lata. Na razie to przedsięwzięcie trzeba wykonać, które jest niezbędne i to na pewno nie chodzi o to, tutaj robimy komuś dla kogoś, bo jest to niezbędna inwestycja dla funkcjonowania gminy, biorąc pod uwagę stan techniczny na dzisiaj naszej oczyszczalni. Panie Burmistrzu, ja mam jeszcze jedno pytanie w tej kwestii. Proszę powiedzieć, przygotowanie dokumentów, czyli etap następny, jaki jest w tym kierunku? W styczniu przekazujemy majątek. My mieliśmy spółkę, mamy do dzisiaj spółkę operatorską. Był taki okres w dziejach międzyzdrojów, kiedy były zabiegi takie, aby żeby przenieść majątek do spółki, a spółkę zrobić jedną wspólną dla wszystkich gmin Wyspy Woli, a zarządzał tym Związek Gmin Wyspy Woli. Od roku 2007-2008 podjęliśmy wtedy decyzję o tym, że owszem, powołamy do życia spółkę, ale ona będzie operatorską, nie wyposażona w majątek, tak aby samorząd zawsze decydował o tym, co się z tym majątkiem będzie działo. I że wtedy jak gdyby te pomysły o wspólnej spółce, takiej, która miała zarządzać samą gospodarką wodno-ściekową, upadły, no bo spółkę bez majątku nie chciał nikt, że tak powiem, wziąć i cały ten temat upadł. Osiem tego była salmonella w gminie Międzyzdroje i z tym się zmierzyliśmy. Mówię o tym głośno, ponieważ wszyscy naukowcy, z którymi rozmawiałem, mówili, że salmonella w Wschodniej Łodzi nie żyje dłużej niż 24 godziny, natomiast u nas dziwne, że ona żyła i jeszcze się namnażała. Ale to nie my robimy badania. No to była, na dzisiaj uważam, że była to próba, no nie nazywając tego próba. Międzyzdrojem dobry klimat. Że próba zwiększenia naszego stanowiska odnośnie gospodarki wodno-ściekowej. Tutaj prowadzone jest trochę inaczej. Ale to już sene wrati. I pani zapytała mnie jeszcze raz. Kolejne. Dokumentacja, czyli majątek przechodzi od stycznia na rzecz spółki. Jest taki wymóg formalny, aby beneficjent był właścicielem majątku. Płacimy do 25 lutego VAT od majątku przekazanego. W międzyczasie, myślę, że do końca lutego, zapadną decyzje co do pożyczki. Wystąpiliśmy z pismem, w którym wskazujemy, że zamiast poręczenia na dołożyliśmy hipotekę. Jeżeli będzie zgoda Narodowego Funduszu o zabezpieczenie w formie hipoteki, to do Państwa oczywiście z tym przyjdziemy. A co Pan również widzi pod zastawę? No, wskazaliśmy dwa. Sam teren oczyszczalni, bo nigdy tam nic innego nie będzie się działo. No i ewentualnie, gdyby mi to nie wystarczyło, to stadion, działkę stadionu, bo również za stadionem nie mamy zamiaru i pewnie żadne inne samorządy
nie mają zamiaru zawodu nic z tym robić. W związku, a że to jest tylko kwestia zabezpieczenia, a spłata przy monopolu, jakim jest gospodarka wodno-ściekowa, bo wszyscy wiemy, że to jest monopol komunalny, bo pić wodę każdy musi, być też powinien. No a ścieki się produkuje też. W związku z tym spłata tu jest bezpieczna i stąd wszystkie banki, z którymi też rozmawiamy, na wypadek gdyby Narodowy Fundusz się okopał i uznał się poręczenie, to Państwo podejmiecie decyzję, czy mamy mimo wszystko poręczenie, czy mamy wziąć, to znaczy spółka, wyemitować obligacje przychodowe na okres spłaty 15 lat. I wtedy wiadomo, z przychodów, które są za sprzedaż wody i odbiór ścieków, będzie spłacała pożyczkę. Ale stawiam, wykupywała co roku obligacje. Tak to się nabywa. Ale stawiam, panie burmistrzu, bo są plany, że ten stadion zostanie przekazany do spółki. To nie ma znaczenia. Nie zostanie przekazany. W związku z tym właścicielem zawsze stadion będzie gmina, a spółka ma dzierżawić. Bo ja wracając do pani uwagi wcześniejszej, o której się nie odniosłem, że państwa, to nie jest tak, że my tej spółki nie chcemy, nagle nam się odwiedziało, państwo podjęliście uchwałę. My na dzisiaj nie jesteśmy jednoznacznie w stanie wskazać wszystkich zadań, możliwości przekazania tych zadań na jakich, na mocy jakiej ustawy. To może być w formie, czy spółka ma funkcjonować w części na dotacjach, w części na zleceniu zadań, etc., etc. Jest to gorący okres w tej chwili i chcemy z Państwem się spotkać w styczniu na jednym z posiedzeń, może połączone, zaproponujemy komisję, żeby dwukrotnie tego nie powtarzamy, uzgodnić, żeby te decyzje mogły zapaść jak najszybciej. Zaproponujemy katalog zadań w pierwszym okresie, taki harmonogram, co później by było przekazywane, jakie zadania i w jakiej kolejności i wtedy dopiero powoływać tą spółkę, mając wgląd w jej koszty, to wszystko. A dzisiaj podjęcie jest trochę ryzykowne, bo jeszcze nie znamy szacunkowej wszystkich wartości. My naprawdę nie mieliśmy teraz czasu, żeby nad tym wszystkim usiąść. A wymaga to przerobienia dużej części budżetu, na którym prace są bardzo zaawansowane. Tylko prosimy o to, żeby wejść w nowy rok. Zrobimy i tak przegląd, co będzie nieodzowne dopiero po obliczeniu tego roku, bo dzisiaj mamy szacunkowe wartości co do wolnych środków posiadanych, które mają pokryć w części rozchody, w części deficyt bieżący planowany, a także inwestycje. Ja na dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to wartość będzie. Tą minimalną pewną zakreśliliśmy w projekcie budżetu, ale uważamy, że będzie wynik lepszy. W związku z tym z listy inwestycji, które będą, będziemy musieli coś wybrać i podjąć, wtedy Państwo podejmiecie decyzję, jaką kolejność zadań będziemy dalej realizowali. Dlatego uważam, że taka korekta budżetu pod kątem już działań do końca roku, końca kadencji, będzie niezbędna i zaproponuję termin marcowej sesji, żeby podjąć już takie decyzje i mieć czas na realizację spokojnie od powiedzmy później wiosny, lata kolejnych inwestycji, które Państwo z pewnością byście chcieli, żeby się jeszcze jak najszybciej zrealizowały. I to ma związki z tym, co to dalej do harmonogramu. Myślę, że około marca, kwietnia będzie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacji oczyszczalni. To jest długi przetarg, europejski, że tak powiem, ponieważ mogą do niego przystąpić firmy z całej Europy. Jest to duże zadanie i takich specjalistycznych firm jest w Europie sporo. Nasze podmioty, miejmy nadzieję, że będzie większe zainteresowanie dużym zadaniem, a co za tym idzie, że będą ceny korzystne dla gminy, że będzie można tutaj pewne wartości uzyskać niższe, a co za tym idzie pożyczkę czy obligacje wyemitować na niższe kwoty, na co nam oczywiście bardzo zależy, a to będzie również rzutowało później amortyzacją, ceną, wszystkim innym.
chwilą zależy, żeby te ceny były jak najniższe. Myślę, że rozstrzygnięcie powinno być w lecie. Czerwiec, lipiec, to najpóźniej będziemy znali wartości i wykonawcę. No i tak, żeby po sezonie, we wrześniu, mógł rozpocząć pracę. Sezon musimy zabezpieczyć pełne funkcjonowanie dzisiaj oczyszczalni, póki ma dwie komory. Zaczniemy oczywiście pracę od dodatkowej do dodatkowej, tak aby te dwie mogły funkcjonować, a później, kiedy nowa przejmie rolę, przejmie zadania tych dwóch dekapitalizowanych w okresie sezonowym, posezonowym, zimowo-wiosennym, to te dwie będą poddane remontowi kapitalnemu, aby przyszły sezon roku 2019 bez zakłóceń był, jeżeli chodzi o odbiór ścieków i produkcję. Harmonogram jest dostosowany do naszej sezonowości tutaj bardzo, tak żeby nie zakłócić w żaden sposób funkcjonowania miasta. To chyba tyle. Dziękuję bardzo, że podążają. Rzeczywiście sporą wiedzę również nam pan burmistrz przekazał, bo mamy cząstkowo, a teraz w sposób taki uporządkowany. Było jeszcze pytanie dotyczące komunikacji, dopłat do... Tak. Ja tu w kalendarium byłem, jak wiecie Państwo, to tłumaczyłem, też muszę powiedzieć mieszkańcom. Gmina Międzyzdroje podpisała porozumienie z komunikacją autobusową w Świnoujściu, dla tych, którzy nie wiedzą, tak, aby linię tą potraktować jako linię autobusową, jak każdą miejską, czyli uwzględniającą ustawowe ulgi dla osób starszych, dla inwalidów, etc., etc. Bo wcześniej była to linia komercyjna i nie, takie zniżki mogła sobie komunikacja stosować dla uczniów czy osób, ale według własnego uznania. Nie musiała stosować wcale ustawowych ulg, bo traktują to jako komercyjną linię. Dzięki porozumieniu wszystkie ulgi zastosowano, dano nawet na trasę nowsze autobusy. Chyba poprawia ci, którzy korzystają, widzą w ostatnim okresie ta jakość usługi jest naprawdę dużo wyższa. Udało się dzięki temu też utrzymać tą cenę, mimo że ona jest bardzo wysoka, porównując ceny działalności nawet komercyjnych. Firm to jest to drożej, bo to 6 zł do biletu Świnoujścia normalny, a 5 zł bierze minibus, a 4,20 PKS. I ta cena jest wysoka, no tutaj się tłumaczy, że w części w cenie są tam właśnie nowe pozyskane autobusy, na wkłady własne i tak dalej, i tak dalej. I to jest koszt tej linii. Nieszczęściem jest, że koszt ten jest obliczany, bo tak się go podobno oblicza, według wozokilometra. A wiemy, że trasy w samym Świnoujściu są krótkie. I mimo, że działa tam kilka linii, to one w ciągu dnia przejeżdżają tych kilometrów, nie wiem, proporcji dokładnie nie znam, ale ta linia, która ma w jednym, tam jest powrotem do 30 kilometrów, więc tych kursów jest kilkanaście, to przejeżdża do Międzyzdrojów kilkaset kilometrów. Na pewno tych wozokilometrów jest kilkaset kilometrów. A w Świnoujściu nawet kilka linii, to tych wozokilometrów może być zbliżona ilość mimo większości linii. Ale tak się oblicza koszt funkcjonowania bazy remontowej, wszystkich składowych, które są częścią kosztów spółki autobusowej. No to nie tylko strata, bo myśmy się mówili w ten sposób, że dopłacamy do straty na linii, 60% straty. Myście chciało, żeby było to 70%, twierdząc, że więcej między Zdrojem jeździ do Świnoujścia niż odwrotnie. Choć ja jestem drugim przykładem odwrotnie. Ale jedna ale wiosny nie czyni. Po targach, aby uzyskać efekt oczekiwany przez społeczność, która tutaj na sesjach bywała i w poprzedniej kadencji Rada podjęła taką decyzję o tym, żeby takie porozumienie podpisać. No my podpisaliśmy. W związku z tym 60% straty na linii. I ta strata jest wyliczana. Straszne to, że ona rośnie bardzo mocno, bo w pierwszym roku
zapłaciliśmy 65 tysięcy do pacjenta. Następne 84. W tym roku dopłacamy 120. A na rok przyszły pierwsza propozycja była 213 tysięcy 700 zł tam z groszami. Wzrosła 80% rok do roku. Byłem na tym spotkaniu i uzyskałem informację, że ta strata już w tym roku była znacznie większa, ale dlatego, że podpisaliśmy umowę na wysokość kwotową, to oni mogą od nas oczekiwać dopłaty za rok bieżący, ale strata przyszłoroczna jest naprawdę w stosunku do naszej kwoty, którą płaciliśmy 80, a tak naprawdę jest tylko 30% do faktycznie poniesionej straty. Ale pierwsze to spotkanie dało przynajmniej to, że przeliczono powtórnie koszt funkcjonowania tej linii, ewentualne potencjalne wpływy i zmniejszono oczekiwania w stosunku do gminy Międzyzdroje o 13,5 tysiąca złotych. W skali roku to jest 200 236, bo nie dobrze pamiętam, złotych. Taką dopłatę nam zaproponowano i przysłano nawet projekt porozumienia do podpisu. My w piśmie do Świnoujścia napisaliśmy, że mamy w projekcie budżetu 125 tysięcy złotych i taką proponujemy kwotę i zaproponowaliśmy biegłego rewidenta, którego wyślemy do spółki świnoujskiej i sprawdzi koszty i wpływy na linii. Nie mamy jeszcze odpowiedzi. Możemy uzyskać negatywną co do biegłego. Czego się należy spodziewać, że nie widzą podstaw prawnych, aby podmiot jakiś zewnętrzny kontrolował spółkę będącą własnością samorządu świnoujskiego. Nie wiem, czy tak będzie, ale zakładam, że być tak może. I wtedy Państwo stoimy wszyscy przed dylematem uzupełnienia środków. Oczywiście taki wniosek do budżetu składamy do naszych prac na przykład w przyszłym tygodniu dalszym. Bo nie wiem, kiedy będzie wyznaczony ewentualny termin biegłego, kiedy skończą się wyliczenia. Jeżeli on się okazał sukcesem, no to wiadomo, że się nie wydatkuje środków. Natomiast w najgorszym wypadku trzeba środki takie mieć zabezpieczone. Oczywiście zapytaliśmy innych przewoźników. Wysłaliśmy oficjalne pismo. Kamień Pomorski jeszcze się nie odezwał. Mają problem z autobusami niskopodłogowymi. Bo nas nie interesuje transport taki w takich autokarach, takich PKS-ach, bo wiadomo, że tam osoby niepełnosprawne, czy matki z dziećmi, no one mają problem, żeby tam wnieść wózek, nawet się chyba nie da tego zrobić. I nas interesują, aby zadośćuczynić potrzebom i wymogom mieszkańców, też osób starszych. No to powinniśmy mieć autobusy niskopodłogowe, takie jak teraz kursują. Więc widzę to raczej szaro czy ciemnych barwach, aby Świnoujście poszło nam na rękę i przeliczyło to po raz trzeci, ale próbować można i trzeba. Bardzo wyczerpująco mogę powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania do życia pozostałe? Nie, ciekawe, Anna, Aleksy, proszę. Ja Państwa też, bo było spotkanie z prawem równym. Wcześniej mówiliśmy na ten temat, że z mieszkańcami Solec odbędzie się również spotkanie w gminie Batnicy. Czy jest aktualny ten termin spotkania z mieszkańcami dotyczącego studiów, jeżeli tak, to kiedy? Bo tak odkładaliśmy zebrania wiejskie właśnie związane z tym, że będziemy rozmawiali również na temat studiów i wniosków mieszkańców złożonych. Szanowna Pani Radna. Ja mam propozycję, aby spotkać się ze społecznością lokalną, za Radą Sołecką i zapytać, czy taka konieczność istnieje. Ponieważ wczoraj znaczna delegacja była właśnie z Sołec i z Lubina było naprawdę szereg osób, które na bieżąco składały, że tak powiem, uwagi, wnosiły i nawet wyraziły przedstawiciele jednego ze stowarzyszeń, wyraziły uchwałę, że te zmiany idą w dobrym kierunku, że tak właśnie to powinno mniej więcej wyglądać. A termin jest 6 grudnia w Wigilię, ale to nie jest aktualny termin. Termin nie jest już aktualny.
Dlatego mam prośbę, aby Rady Sołeckiej się spotkały. Jeżeli będzie taka konieczność, to oczywiście my ściągniemy projektantów studium do Sołectw na jedno spotkanie, żeby przyjechali, przedstawili propozycje. Wierzyliśmy tam w tych propozycjach zadośćuczynili zdecydowanej większości i wszystkie uwagi dotyczące wysokości zostały uwzględnione, intensywności zabudowy, zapisów. To wszystko, co mogłoby ewentualnie rzutować na możliwość budowy. Oczywiście pewne oczekiwania są jeszcze dalej idące, żeby zakazać wszystkim budowy większych obiektów, nie wysokich, bo tam jest 9,5 metra, ale większych. Czyli 30% zabudowy działki, a niektórzy próbują, że tak powiem, wpłynąć, żeby to było maksimum 20%, czyli osoba, która chciałaby wybudować większy sobie dla siebie i rodziny dom, miałby z tym problem, bo przy 20% zabudowie w wielkiej działce i wysokości 9,5 metra może być to obiekt, który no nie zmieści całej rodziny, większej rodziny, więc nie możemy mimo własnych, że nie tylko domki jednorodzinne, najlepiej malutkie, będą, albo tylko niech zostaną te, które już są zabudowane, czyli nasze, to nie możemy oczekiwać, że przekreślimy możliwość budowy ludziom domu, no, bo to już jest za daleko idące, prawda? Czyli jest możliwość mieszkania tej zabudowy i mówi się o 30% zabudowy na działce. No to chyba jest już ryb i wysokości 9,5 metra, to już jest taki rygor, że naprawdę chęć jeszcze bardziej uzyskania efektów jeszcze, no to jest troszkę egoistyczna. Zdania są podzielone wśród mieszkańców. Jedni chcą wyższej zabudowy, inni chcą niższej, takiej małych domków tak zwanych, ale w takim razie my rozeznamy, czy będzie taka potrzeba i konieczność, powiadomimy, tak jak pan... Nie, bardzo dobrze, że kilka osób było Sołeckich i oczekiwały to sobie już szczegółowych wyjaśnień i tak, ale no, poinformowałem, żeby wszystko się bezpośrednio do naszego biura planowania i tam mogą stwierdzić, że na takim forum nie chciały zabierać już czasu i głosu i zgłoszą się tutaj do naszego biura i myślę, że też należy może w ten sposób odpowiedzieć, nie wiem, gdyby były jeszcze ktoś miał jakieś wątpliwości co do tego, czy jego sprawa, jego wniosek został uwzględniony, czy nie, może tutaj się zgłosić. A po drugie, do 27 grudnia można jeszcze, jeżeli będzie dalej ktoś niezadowolony z tego, co w tej chwili postanowiono, można zgłosić jeszcze ponownie. Może zgłaszać uwagi drogą elektroniczną, pisemną, ustną, w biurze, jak uzna, a wszystko to trafi pod obrady państwa, którzy podejmiecie ostateczną decyzję w głosowaniu. Zapewnialiśmy mieszkańcom, że również takie spotkanie się odbędzie, więc w tej chwili rozeznamy, czy jest taka potrzeba i powiadomimy. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pytania do pracy pana burmistrza. Nie ma, to proszę bardzo, może inwestycje w toku i wtedy budżet, wykonanie budżetu bieżącego. Dobra, do 7 zadań jeszcze, które są w trakcie realizacji. Część się w międzyczasie skończyła. To są głównie dokumentacyjne, czyli przebudowa południowo-zachodniego kwartału. Co prawda mamy tutaj w rozpisce termin 15 grudnia, ale wiemy, że on będzie przedłużony do stycznia lub lutego ze względu na kanalizację deszczową, czyli na kilku spotkaniach. Mamy budowę zejścia na plażę przy ulicy Rybackiej. No, to jest też termin 15 grudnia, ale już jest wniosek o przedłużenie o 75 dni ze względu na uzgodnienia z Urzędem Morskim, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Trzeba spełnić ich wymogom. To są tereny, wiadomo, zalewowe, siedliskowe, etc. przy zejściach na plażę. I te procedury są dłuższe, niezależne czasem od, właściwie nie czasem, a zawsze, niezależne terminy są od wykonujących projekty. Niemniej terminy na te terminy 15 grudnia są ze względów finansowych istotne, żeby rozliczyć inwestycje w tym roku, znaczy rozliczyć na samo to zadanie. Natomiast tak realizacja przy Rybackiej byłaby dopiero we wrześniu prawdopodobnie przyszłego roku,
po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania z lokalnej grupy rybackiej. Wykonanie projektu budowlanego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo. Tutaj również jest termin 15 grudnia, też będzie wydłużony. Tym bardziej, że są tam uzgodnienia jeszcze dotyczące kładek i innych. Mamy przebudowa drogi ulicy Małej Wapnicy. Tutaj termin będzie na pewno 15 grudnia, zostanie praca zakończona. Rozbudowa remizy strażackiej, projekt zamienny, również będzie gotowy do końca listopada. Budowa zjazdu przy Gryfa, zejście Jocz. Do połowy grudnia zadanie będzie gotowe. I opracowanie dokumentacji projektowej przez budowę drogi ulicy Cmentarnej. Również niezagrożony termin, uzyskamy pozwolenie na budowę. W tym roku będziemy mieli pozwolenie na budowę. To jest 7 zadań, które w tej chwili są jeszcze realizowane z kancelarii budowy. Proszę bardzo, że są jakieś pytania. Czy inwestycja, panie burmistrzu, chciałabym zapytać, chociaż może bezpośrednio z tym panem, ale jest, co z tymi stemplami założonymi tym mieszkańcom przy ulicy Myśliwskiej, czy wiemy? I chciałabym jeszcze zapytać odnośnie tego zejścia tam przy ulicy Rybackiej, czy taki długi odcinek drogi musi być zagrożony, ponieważ właściwie do drugiej tam plaży ten chodnik jest cały zagrodzony, czy nie można tego szybko ograniczyć? Bo tam ludzie często spacerują, tak? I ten odcinek jest zbyt długi. Wejścia ma nie wolno przy Rybackiej. Przepraszam, przy Rybackiej. Przy Radarze. Wydaliśmy teren budowy i teraz teren jest, że tak powiem, w posiadaniu wykonawcy, aby przeprowadził wszystkie prace niezbędne. I taki teren został wytyczony. My nie możemy ingerować teraz w proces budowlany. I nie chcemy nawet, aby ktoś potem nie zrzucał na nas jakąkolwiek odpowiedzialność, że coś utrudniliśmy, nie mógł wykonać właściwie i rościł jakieś... Więc tak jest, jak w tej chwili jest to wytyczone na przebudowie. Trochę dalej trzeba iść, tam jest nowe zbudowane przez Akwamarinę. Nie, zgodą, bo jeśli ktoś się nawet nie mogą dalej to przejść. No i muszą. Ale za rok jak przyjadą. Tego zadowolenia. A co dostępnił, szanowna pani, nikt, a ja na pewno nie wezmę odpowiedzialności na zdjęcie, za zdjęcie stemplu. Stemplu zrobił wykonawca na prywatnej posesji. Pism wysłaliśmy kilka, telefony również. Mam nadzieję, że uzyskamy albo efekt w postaci zdjęcia, albo stempli, albo pisma, które nam pozwoli zdjąć, biorąc na siebie odpowiedzialność. Nie daj Boże, to znaczy, że to nie ma nad oknem, nad proża. Gdybym ja do polecenia zdjęcia coś by pękło lub się zarysowało, to ja z własnych środków bym to musiał, jeszcze bym odpowiadał za zagrożenie życia i zdrowia. W związku z tym, z przyczyn formalno-prawno-proceduralnych nie jestem w stanie wpłynąć. Jedyne, co mogę robić, to naciskać aurowie, co robimy cały czas. Różnymi metodami, na razie z mizernym skutkiem. Za co ludzi przepraszam, ale nie mam na to wpływu. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie finansowe. Wykonanie budżetu bieżącego. No, pani skarbnik, proszę bardzo. Bardzo proszę. Informacja na dzień 31 października. Dochody, plan dochodów 51 488 939 zł 73 grosze. Wykonanie dochodów 47 872 558 zł i 39 groszy. Procent realizacji 92,98. Wydatki plan 59 517 039 zł i 26 groszy. Wykonanie wydatków 40 081 372 zł 11 groszy. Procent realizacji 67,34. Nadwyżka budżetu 7 791 186 zł i 28 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania? Dziękuję bardzo. Panu burmistrzowi? Nie, 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 nie,
Informacja przewodniczącego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2016. Takie oświadczenia są zobowiązani składać radni oraz burmistrz Międzyzdrojów, pracownicy samorządowi zobligowani ustawą antykorupcyjną, ustawą samorządową. Pierwsze analizy przeprowadzają osoby, do których są składane, czyli pracowników, pan burmistrz, radnych. Ja osobiście, burmistrza i przewodniczącego wojewoda, takie oświadczenia, takie informacje spłynęły. Również według właściwości zamieszkania urzędy skarbowe, czyli tutaj w naszym przypadku głównie to Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim, ale też Urząd w Świnoujściu i Urząd Skarbowy w Szczecinie. Jakieś oświadczenie, jak zazwyczaj urzędy skarbowe są czasem podatne, że wyszukują jakieś szczegóły, które nie mają wpływu, bo wiem, klauzula, tutaj też takie oświadczenie z Kamienia Pomorskiego zostało przedstawione. Tak, analiza, kilka osób miało pewne uchybienia typu pewnie z nieuwagi i tak dalej. Jest klauzula, która stwierdza, że nie stwierdzono nieprawidłowości będących podstawą do wystąpienia do CBA, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wnioskiem o kontrolę tych świadczeń. Tu jest pewna zmiana, bo kiedyś był Urząd Skarbowy, kontrola Urzędu Skarbowego, teraz CBA zajmuje się takimi sprawami, które Urząd Skarbowy stwierdza, że jest wymagane postępowanie. Takie sprawy nie znalazły miejsca, w związku z tym, a pomyłki drobne to rzecz naturalna. Wielu z tej darmi to też nie. Także wszystkie oświadczenia są publikowane w Biuletynie Informacji, na bieżąco były zamieszczone i każdy zainteresowany tym, co radni, czyli pracownicy posiadają, jakie dochody uzyskali w 2016 roku, mogą sprawdzić i przeanalizować, bo te oświadczenia są nie tylko z bieżącego, ale z poprzednich lat można porównać. Także tutaj dziękuję bardzo za też moim zdaniem wysoki poziom Państwa, którzy składacie i nie rodzi tutaj staram się podpowiadać sobie na wojewoda robi na co stwierdzać. Nie przynosi, bo nie wymiana. Mnie się zdarzyło w tym roku też nie, że przychód z 2015 na zasadzie kopił tutaj i pozostawiłem 2015. Tak, pierwszy raz 15 i też nie kwota 2006 z czasem już się nie zgadzała, no niewielką kwotę, ale uchybienia były takie informacje. Także tego typu pomyłki, które jednak wydaje mi się, że to słusznie zdaniem Urzędu Skarbowego nie są to Urząd stwierdza, że nie są to świadome pomyłki, które wynikają z tego. Może nowe doświadczenie chce pan przeżyć? CBA będzie? No właśnie. Jeżeli jak mi ktoś kwota podaruje, to też muszę to wpisać. Jeżeli będzie cenny, to tak. Ale żeby wycenić na 10 tysięcy. Wszystko niezależnie, bo głównie opieramy się o ruchomości, czyli samochody, natomiast jak pamiętamy, zegarki też były przyczyną łamania kariery. Chociaż trochę rady na ministra. Zegarki, czemu na tych szczątki? Także to wszystko w tej sprawie. Co do pozostałych sprawy, informacji, sprawy, które wpłynęły do różnego rodzaju wnioskami, pismami. Jeszcze protokół z przebiegu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Lubin na zmianami w statucie sołectwa i również podobne było się w sołectwie Wicko. Te protokoły zostały przesłane do Państwa do wiadomości. Przesłane z ja tylko wyniki może odczytam, nie będę całej treści. Wyniki wyglądają tak, że w sołectwie Lubin pytanie było to uposażenie sołectwa Lubin w mienie obejmujące niezabudowaną część nieruchomości o powierzchni 32 200 m2 położoną w Lubinie, stanowiącą działkę nr 84 przez 8, które czyli na cele rekreacyjne. I tam wypowiedziało się za 107 osób, 107 głosów i 14 głosów na nie.
Drugie pytanie, czy zamienić paragraf 25 punkt 2 statutu sołectwa o treści na żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania na treść na żądanie co najmniej 20 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Oddano 80 głosów na tak i 41 głosów na nie. Czy większość też była za tym, żeby zmienić to? Natomiast i pytanie w paragraf 25 punkt 4 statutu sołectwa Lublin o treści dla ważności uchwały wymagana jest obecność przy głosowaniu co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu. Na treść dla ważności uchwały wymagana jest obecność przy głosowaniu co najmniej 20 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu. Oddano głosów 79 na tak i 40 głosów na nie. Czyli też większościowo społeczność uznała, że należy, że popiera te zmiany. Natomiast w sołectwie Wicko tutaj było jedno pytanie o wyposażenie sołectwa w teren na urządzenie placu zabaw na okres do dnia 19 lipca 2027 roku zgodnie z umową użyczenia od Skarbu Państwa stanowiącą część niezabudowanej działki nr 7 przez 2 o powierzchni 200 m2 położony w pasie technicznym w obrębie godezeniem blisko. Oddano 16 głosów na tak. Nikt nie był przeciwny. W związku z tym procedura kolejna, kolejny krok to jest przygotowanie projektu uchwał. Na sesji grudniowa takie projekty zostaną przygotowane i zostaną poddane Państwu pod rozpatrzenie. Tak, wyniki konsultacji są wynikami proceduralnymi, natomiast na ostatnie zdanie należy Państwa. To tyle odnośnie tej sprawy. Kolejna sprawa. Odbyło się wspólne posiedzenie komisji w sprawie też pism Świnoujścia odnośnie poboru wody z Chodronka. Nie wiem, czy są stanowiska. Stanowisko jakieś Państwo zajęliście. Jeżeli nie, no to kwestia. Jeszcze będziemy pracować. Jeszcze, czyli ta sprawa. Dobrze, to ja w takim razie poinformuję z Dzik Świnoujście o tym, że tenże. Czy na kolejnych jeszcze? Kolejnych. Zdaję sobie sprawę, że teraz jest budżet i też będzie w związku z tym. Myślę, że ta kwestia znajdzie rozwiązanie też w stanowisku w przyszłym roku. W tym, jak znajdziecie czas, to o tym porozmawiamy. W każdym razie pracę jako stopu. Też odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych na tym wspólnym posiedzeniu. Z tego co wiem, też stanowiska, jakieś wnioski nie zapadły. Myślę, że jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to takie stanowiska Państwo zawrzecie w projekcie uchwały, jeżeli będą to różniące się od stanowiska, jakie przedstawił, wydatki przedstawił Pan Burmistrz. Też sprawa ogrodów działkowych i możliwości finansowania, ale to też ta kwestia, którą należy w jakiś sposób się też odnieść, bo pewnie też nie. Czyli to też tutaj akurat nie ma jakiejś bieżącej korespondencji, natomiast jest stanowisko biura prawnego odnośnie tej kwestii i mamy tutaj jakieś tam wyjaśnienia. Wniosek pani Małgorzaty Sagan o wydanie zgody na trwałą zabudowę części dzierżawnej terenowo-górnego pasie drogi wewnętrznej pas Neptuna z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny przynależący do restauracji Kawen. Proszę o zajęcie stanowiska. Tam w ogóle mi przekazała tak. I też tutaj nie ma jeszcze stanowiska. Tak. Czy ta kwestia też na komisjach nie rozmawiać? Nie ma jeszcze wspólnego środowiska i pozostawiamy to też w związku z tym ta kwestia. Jak tu się No dobrze, a więc to nie ma tu stanowisk, to pozostawię sobie na to. Spółka Herueka skierowała wniosek o. Opinia kancelarii. Opinia, czekamy na opinię kancelarii. Tak, będzie Ewada Dzień. Czyli podobnie jak. I na komisję. Na komisję, czyli też możemy w ten sposób.
Czyż Andrzej Wszyk skierował też odnośnie handlu leśnego, też komisja miała się tym zająć, nie ma? Zacznie komisja. Nie, ja się nie dziwię, że na budżet jest papierowy za parlament też. To byłoby wszystko z korespondencji. No nie wiem, w jakim kierunku odpowiedzieć wnioskującym. Pracuję. To tyle z informacji mojej. Odpowiedzi na informacje, zapytania na bieżąco są udzielane, przesyłane. IFI też zamieszczane. Poprawiliśmy się? Tak, jasne, mówisz, czuj tak trzymać. No się sześć. Wnioski Komisji Radnych, proszę bardzo. Radna Iwona Szyszko. Ja chciałabym powrócić do tego wniosku, który proponuję o wprowadzenie do prac komisji. Jest to praca nad projektem uchwały w sprawie określenia warunków i trybu funkcjonowania rozwoju sportu w gminie Zyskowie. Oczywiście nie jestem w stanie Państwu niczego sugerować, ale jeżeli w styczniu Państwo uznacie za stosowne, bo to jednak ten czas będzie dla nas ważny, zresztą byśmy usiedli nad spółką, to równie dobrze można wziąć pod obrady projekt uchwały, bo ona byłaby i tak krótkie jej oddziaływanie by było, półroczne, maksymalnie roczne. Więc zastanowilibyście się Państwo, czy na ten okres modyfikować zapisy, czy też podjąć już ostateczne decyzje, tak, zaakceptować harmonogram działań związanych ze spółką i ją po prostu wdrożyć w życie od 1 lipca na przykład jej funkcjonowania. I to chyba warunkuje jedno drugie i myślę, że dobrze już było, gdybyście Państwo oba te tematy jako wspólne czy jakieś zbieżne procedowali na komisji połączonej w styczniu. To znaczy, panie burmistrzu, gdybyśmy zaczęli już procedować nad tym projektem, tak? Czyli on by obowiązywał od miesiąca stycznia. W grudniu moglibyśmy podjąć uchwałę, czy rzeczywiście... Wchodzi w życie, publikacja i tak dalej, to jest dla miesiąca. Konkursy muszą być w związku z tym, że spółka jako taka, nie, i tak musiałoby być konkursy. Na pół roku lub na rok. Stypendia i tak muszą być na rok, bo nie da się ich w okresie półrocznym. W związku z tym konkursy i tak trzeba ogłosić na staro brzmiącym tekście, a robicie coś Państwo jak gdyby może na przyszły czas, gdyby spółka nie weszła w życie. Myślę, że w styczniu jest to dobry czas, bo te wcześniejsze nic nie zmienia w tej chwili. My tak ogłosimy konkurs na dotychczasowo brzmiących zapisach. One nie zdążą wejść w życie, a wiadomo, że spółki kluby muszą funkcjonować od 1 stycznia, więc już mają zawody zaraz po nowym roku. Optymistycznie pani radna podchodzi do zakresu. No, zaczniemy pracować szybko. Zaczniecie Państwo nad budżetem do 30 listopada, macie tyle. Ale już szczęścia, bo przecież pracowaliśmy nad tą. No, nie będę wnikał Państwa. Pozostawiam inicjatywie komisji, przewodniczącej komisji. Wydanie terminu, czy jest to możliwe jeszcze przy pracach budżetowych, czy też jednak nawet to spokojnie zrobić w późniejszym terminie. Może jeszcze szybciej. Szanowni Państwo, zapomniałem w trakcie omawiania, damy dział inwestycji, koszty budowy oświetlenia ulica Garażowa. Według szacunku wstępnego zupełnie roboty budowlane 45 tysięcy brutto, inspektor nadzoru 5 tysięcy brutto. Razem 50 tysięcy brutto. Koszt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wewnętrznej na ulicy Krótkiej do ulicy Światowida. Opracowanie projektu technicznego 6 tysięcy złotych brutto. Roboty budowlane 55 tysięcy złotych brutto. Przy założeniu, że będzie w 5 lat. Oczywiście można zminimalizować koszty, gdyby to miała być jedna, ale i inspektor nadzoru 5. Inspektor i dokumentacja będą niezależni, czy będzie jedna, czy 5 lat. I jest taka obawa, że jak postawimy jedną, to się osuwa sąsiednie budynki powiedzą, że u nich nadal ciemno. Więc jeżeli zrobilibyśmy projekt, no to trzeba by było, on niech by był kompleksowy. A pytanie, ile lamp umieścimy według potrzeby. Ale mógłby obejmować według, na mapie tam zaznaczono 5 punktów świetlnych. Więc to są tego typu koszty, które mi tutaj referat
inwestycji przekazał dla Państwa wiedzy. Odwodząc, chciałem o to oświetlenie, że jestem w posiadaniu dwóch wniosków, które zostały wniosków próśby mieszkańców ulicy Garażowej, które zostały skierowane w 2009 i w 2013 o spowodowanie ulepszenia chociażby oświetlenia. No, tylko tyle chciałem. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Budżetowej. Przyjmuję dwa wnioski z naszego wspólnego posiedzenia komisji. Pierwszy wniosek, który przygotowaliśmy, to komisja wnosi rozpoczęcie prac związanych z budową zbiornika retencyjnego. Za wnioskiem odpowiedziało się 5 radnych z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i 4 radnych z Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych. Czyli pragnę, żeby teraz się przygotowali teraz tutaj na sesji. Ten wniosek, kto jest za? Kto jest za, proszę podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Widzę, chcę trzymać się głosu. Jednogłośnie za. Przepraszam, mam takie pytanie, bo może by moi koledzy nie usłyszeli wniosku. Czy można poprosić o mikrofon? Jeszcze raz to pytanie. Bo... Nie głosowali za. Jakoby, ale koledzy, jak nie słyszą, to mogą prosić. Nie róbmy głuchego telefonu. Jeszcze raz pozwolę sobie przeczytać ten wniosek. Komisja wnosi o rozpoczęcie prac związanych z budową zbiorników retencyjnych. Za tym wnioskiem głosowało 5 radnych z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i 4 radnych z Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych. No, wszyscy byli za, czyli... No właśnie dziwne, bo... Właściwie to za... Nie było słychać, co kolega mówił, dlatego... Nie, nie ma radnych. Nie było słychać. Nie było słychać. Dobrze. Bardzo słuszny wniosek. Teraz wiedzą, za czym głosują, bo nie było słychać. Dyscyplina. Proszę bardzo, dobrze. I druga kwestia, też w trakcie obrad tego naszego wspólnego posiedzenia dotyczącego rozpoczęcia prac związanych z pozyskaniem ujęcia wody z Białej Góry. Za wnioskiem głosowało 5 radnych z Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu i 4 radnych z Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych. I tam też była taka dyskusja, jeśli chodzi o ten wniosek, kto będzie wykonawcą tych badań, komu zostanie te zadanie zlecone. I tą kwestię postanowiliśmy omówić 28 na Komisji Budżetowej, bo też tam będzie chyba podjęta decyzja dotycząca finansowania działalności Związku Gmin Wyspy Woli. Czyli ten wniosek pozostaje jeszcze do rozpatrzenia dzisiejszej sesji. Czy nie, chciałbym, żebyśmy go przegłosowali, bo takie było stanowisko, że i tak chcemy, żeby to zostało podjęte. Ale kto to będzie wykonywał przez LIG czy Związek Gmin Wyspy Woli, bo chyba z tych dwóch, a może ktoś niezależny, ktoś trzeci się pojawi. Tego jeszcze nie wiedzieliśmy w tym momencie. To jest w takim razie za poparciem tego wniosku, który przedstawił Mateusz, proszę podniesienia ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Przeciwna jedna osoba, kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. W związku z tym większością głosów. I jeszcze jedna kwestia. Tutaj komisja, tutaj to już jeśli chodzi o wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, omawiany na ostatniej komisji przedsesyjnej. To był właśnie ten wniosek, o którym tutaj było wcześniej mówione, dotyczący przystanku, jeśli chodzi o ruch ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego i zwycięstwa na tym starym, reaktywowanym przystanku. Tam chcielibyśmy, żeby zostało wytyczone, czy jest możliwość wytyczenia tamtego przystanku i z jakimi to będzie wiązało się kosztami. Czyli też wniosek. Tak, tylko że dla formalności proszę chciałbym, żeby posłuchać tego wniosku. Kto jest za, proszę głosować. Dziękuję. To jest przeciwny, nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Czyli tak, wszystkie wyczerpaliśmy wnioski wypracowane wcześniej na komisjach. Czy jeszcze są indywidualne sprawy, które Państwo chcieli zgłosić w własnym imieniu, mieszkańców? Proszę bardzo, Mateusz. Jeśli chodzi jeszcze o kwestie poszczególnych wniosków, to mam jedna jeszcze sprawa. Ponieważ w ciągu roku spotykaliśmy się na komisji bodajże wspólnej poświęconej lokalizacji pod budownictwo komunalne. Zwiedziliśmy kilka lokalizacji zarówno w gminie, jak i na terenie sołectw.
No i konkluzja z tego spotkania była taka, że nie do końca byliśmy przekonani, w którym miejscu będzie te, zdecydujemy się na to budownictwo, ale wspólnie stwierdziliśmy, że okazało się, że na terenie gminy mamy jeszcze kilka terenów, a na sołectwach jeszcze więcej, które mogły zostać zaadoptowane na budownictwo mieszkaniowe. A wiemy, jaki mamy deficyt. 2 lata temu zadawałem pytanie w tej kwestii, wtedy no, tych terenów pod budownictwo mieszkaniowe nie było na terenie gminy. Po tym spotkaniu wiemy, że tych lokalizacji jest przynajmniej 10. W związku z tym sugerowałbym, no, by zostały podjęte działania, żeby te tereny zostały wystawione na przetargi i żeby te tereny zostały sprzedane. Tym bardziej, że bo tych terenów jest no naprawdę sporo. Widzieliśmy te lokalizacje, każdy się zastanawia, że mogłoby coś tam powstać. W związku jeszcze z tą kwestią, że wiemy, jaka jest sytuacja budżetowa, że będziemy potrzebować tych dochodów majątkowych, a wydaje mi się, że takie działki będą opuszczącą propozycją i z pewnością dość mocno zasilą nasz budżet. W związku z tym, chciałbym, żeby te lokalizacje, ponad 2 lokalizacje przydzieliliśmy na budownictwo socjalne. A właśnie nie zabraliście Państwo stanowiska po wyjeździe do Sołectw odnośnie tych nieruchomości w Sołectwie. Ale chciałbym, żeby w pierwszej kolejności wszystkie te nieruchomości zostały przeznaczone na cel mieszkaniowy, żeby zostały wystawione w przetargach. Już jedną prośbę spełniliśmy, jest wykaz dotyczący sprzedaży ulicy Kolejowej. Cieszę się bardzo, ale tych lokalizacji było na poziomie gminy chyba 6 albo 7, więc gdyby one mogły się tutaj w tym pierwszym kwartale tego roku ukazać na naszym bicie, na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń, no to. Sołectwa to były działki, moim zdaniem, według komisji też rady uznane zbyt atrakcyjne, żeby umieszczać tam budownictwo socjalne, czyli do sprzedaży. Czyli rozumiem, że w sołectwach jak gdyby żadna z zaproponowanych lokalizacji nie została przez Państwa pozytywnie zaakceptowana, stąd wszystkie te działki z sołectw proponujecie Państwu sprzedaży do odeszku. Oczywiście przystąpimy niezwłocznie, tylko nie wszystkie tereny są gotowe, aby je już jak gdyby przeznaczyć do sprzedaży, stąd też będziemy to sukcesywnie czynić. No, na naszej komisji prosiliśmy o wykaz aktualnych możliwych, tak? W tej chwili według starego planu, tak, one są zapisane w ewidencji gruntów jako. Moja propozycja jest taka, żebyśmy w tym momencie przegłosowali ten wniosek, żeby rozpoczęły się te prace, a na bieżąco będziemy to tutaj już wszyscy monitorować. Dobrze. W takim razie, kto jest za takim kierunkiem działania organu wykonawczego, proszę. Dziękuję. Kto jest przeciwny, nie widzę, kto trzyma się głosu, nie widzę. Dziękuję. Czy taki protokół został sporządzony i to skierowałem? Tak, tylko zastanawialiśmy wątpliwość, ponieważ 2 na terenie Międzyzdrojów zostały wskazane i nie było odpowiedzi. To były wyłącznie te, które właśnie skierowane, pozostałe były uznane, zostały komisje uznały, że są zbyt atrakcyjne, żeby je blokować. Ale już mamy konkretny plan socjalny? Znaczy wskazaliście Państwo 2 lokalizacje. Wiadomo, że w którym konkretnym miejscu. To wszystko realizacja wymaga zabezpieczenia środków, drodzy Państwo. Właśnie tej pozycji w ogóle nie ma w budżecie, dlatego proponowałem wszystkie te lokalizacje, ani w wieloletnim planie inwestycyjnym też nie pojawia się ta pozycja, jeśli chodzi o budownictwo socjalne. Tematu na chwilę obecną nie ma. Nie będzie. Czeka aż Państwo radni na zabezpieczenie. Proszę bardzo, czy jest prośba Zbigniew Witelsztec? Mam jeszcze 2 tematy. Chciałem zwrócić uwagę na oświetlenie, o którym żeśmy już wspominaliśmy już dzisiaj, o oświetleniu siłowni plenerowej. I w dniu wczorajszym można było zauważyć w godzinach już, kiedy słońce zaszło. Kiedy już słońca nie było, kiedy słońce zaszło, można było zauważyć, że oświetlenie, że lampy jakby są na tym placu. Faktycznie. Jedna lampa, która stoi tuż przy chodniku, nie działa, nie świeci. Jeżeli by oświetlała, faktycznie może istotnie by wpływała na oświetlenie i chodnika i częściowo placu zabaw. Natomiast lampa, która stoi i została, nie wiem, postawiona tam, bo wygląda mi na nową, w kącie tego placu, oświetla punktowo miejsce w dół, czyli po prostu pali się, jest
kupiona, zakupiona, stoi, ale nie jest funkcjonalną lampą w tym miejscu. Natomiast kiedy się obrócimy plecami do, przepraszam, przodem do budynku, który stoi obok, jest jakiś chiński market, tam jest tam też miejsce parkingowe zorganizowane. Na tym placu stoją lampy, które według mnie powinny stać identyczne na tym placu, gdyż jedna lampa oświeciłaby cały plac, tylko po prostu musiała być odpowiednią radialną żarówką, która by oświetlała panoramicznie ten plac i nie robiłoby to kosztów budowy, bo tak jak słyszeliśmy przed chwilką, że budowa, projektowanie, ciągnięcie kabli, zakup oświetlenia jest to bardzo duży wydatek. W związku z tym lampa i przyłącze już jest, tylko po prostu zmienić szczyt tej lampy, która by odpowiednio panoramicznie oświecała plac i będzie rozwiązanie. Oczywiście uruchomienie lampy, która nie działa, rozwiązałoby ten problem. Mam jeszcze jedną sprawę, którą chciałem przedłożyć. Chodzi mi o mieszkańców, którzy muszą poruszać się po ulicy Żwirowej. Jako jedna z... Wicku. Tak. Chodzi mi o to, że powinniśmy naprawdę pochylić się nad tym tematem w najbliższym budżecie, gdyż wiem, że są różne priorytety w naszej gminie, ale ta ulica naprawdę jest ulicą ciężką do przejścia, do przejechania. To jest tylko 200 metrów. Organizacja ruchu na tej ulicy też jest wysoce życząca sobie i według mnie też powinniśmy się tym zająć. To jest tylko 200 metrów ulicy i organizacji ruchu. No. Jak zauważyłem, w budżecie taka pozycja jest zabierzona w przyszłym roku. Myślę, że nie zostanie. Panie burmistrzu, chciałam zapytać, czy pan rozpoznał temat zakupu stojaków pod rowery? Nie wiem, czy ktoś... Muszę to sprawdzić. A drugi temat, Enty Raz, wycinka drzew przy postoju taksówek. To znaczy? Teraz jesienią, zimą przystępujemy do podcinania. To jest najlepszy okres, kiedy drzewa zrzuciły swą szatę. Będzie zrobione na pewno w najbliższych tygodniach wszystko. Pachnica dębowa będzie, to nie już. Ale w innym też. Bywa? O kurczę. Co to za jedno? Pachnica dębowa, a... Tak mam trzy obraz. A ten rząd, który ją nie ma, się nazywa. Ten szybki, taki wpuszczy. Kornik, drukarz. Mamy innego. Je pachnica, tam gdzie jest pachnica, to jest taki drapieżnik, inny żółw, który tamtego jest. Oglądałem na Radzie Naukowej Parku dwugodzinny wykład. Łączy nie znałem, teraz już zapomnijmy. Zamówimy kolejny wykład. Jedna kwestia związana tutaj z interpelacją, jaką wystosowałem do pana burmistrza i dostałem od pana burmistrza odpowiedź, żeby decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miejska. Dostaliście państwo tą korespondencję na maile. Sprawa dotyczyła kart pacjenta. Przybliżę to w dwóch zdaniach, ale mam nadzieję, że każdy się z tym materiałem zapoznał i wie, o co dokładnie chodzi. Jest to akcja, która jest organizowana, została zorganizowana w wielu samorządach. Karta ma posłużyć szczególnie osobom chorym, przede wszystkim osobom samotnym, bo umożliwia jakby przeniesienie pomocy, bo w tej karcie jest zawarta historia choroby, leki, jakie ta osoba zażywa, koszty całej tej operacji, łącznie z korportażem, wynosiłyby, jeżeli byśmy chcieli objąć wszystkich mieszkańców naszej gminy, no nie więcej niż 5000 zł, jeżeli by była to decyzja, że tylko te osoby samotne, seniorzy, na przykład po 65 roku życia, no to wtedy wydaje mi się, że te wydatki byłyby rzędu 2500. Czy opieka społeczna tym się zajmie, jakie oferty będą, ewentualnie, żebyśmy mieli jakąkolwiek wiedzę w tym temacie, czy pan kierownik zgodzi się opiekę?
Ale chciałbym tutaj może nie iść w tym kierunku, bo tak jak pan burmistrz w tym piśmie, na które udzielił mi odpowiedzi, by był w stanie tą akurat pozycję umieścić jeszcze w tym budżecie i moglibyśmy ten projekt zacząć zdecydowanie szybciej. Nie wydaje mi się, że... No, bo tak jakby pani radna zapoznała się z tą informacją, to oferta już została rozpoznana przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego, panią Jadwigę Bower. Bo my wcześniej już rozmawialiśmy, konsultowaliśmy się, dlatego te cyfry, które podawałem, no to one nie były z początku skupitu i też porównywaliśmy się do innych gmin, w których to było wprowadzane. Więc nie wiem, czy to jest aż tak istotna sprawa, żebyśmy ją przekładali na ten budżet. No chyba, że nie ma tych środków, panie burmistrzu, ale z tej odpowiedzi, jaką otrzymałem, no to sądzę, że tutaj była kwestia, żeby się cała rada wyraziła, czy jest za tym, czy nie, a pieniążki, pieniądze się znajdą, tak? Ja proszę tylko informację, czy mamy przygotować do zmian w budżecie na 14 grudnia w pełnym zakresie, czyli przygotować 5000 zł, czy 2,5 w okrojonym zakresie. Proszę o takie stanowisko, my to przygotujemy. Pytanie, czy to wymaga odrębnej pozycji w budżecie, czy to nie można, nie da się. Panie burmistrzu, tak, pan burmistrz mówi, że teraz jest tak dużo pracy, więc tutaj no szkoda czasu państwa. Księgowości, a przecież my pracujemy i na budżetem i tak pracujemy. To ja mam taką propozycję, bo to może po prostu przegłosujmy ten wniosek, nie będziemy, bo są, mam takie jakieś wewnętrzne przekonanie, że są tworzone problemy są tworzone troszeczkę na siłę. Proponuję, że postawiam pod ten wniosek w formie wniosku. To jest zaformalnego podjęcie. To jest za tym. W tym roku. Żeby to zostało proponowane. Organ wykonawczy bez niezbędnej zwłoki. A ja chciałam zapytać jeszcze tylko, bo jeżeli pani Jadzia Bober się tym interesowała albo robiła rozeznanie może w ten sposób, to ilu osób, że tak powiem, pytała i na ile osób z tego powiedziało, że tak jak najbardziej jestem zainteresowana? Czy mamy taką wiedzę? Myślę, że możemy tylko przypuszczać niejako określoną grupę wniosków. Mateusz mówi, że pani Jadzia Bober zrobiła rozeznanie. Pani Jadzia rozpoznała temat pod względem kosztów, pod względem liczby osób, emerytów i rencistów powyżej 65 roku życia, z którymi też pracuję, między innymi w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ile mamy takich osób. Wiadomo, że nasze społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się. Do tego mamy ileś osób jakimś stopniem niepełnosprawności na terenie naszej gminy. No i też jakby kwestia tego typu, że ten projekt nie jest jakąś nowością, bo tak naprawdę większość samorządów już dawno to wprowadziła i w tych samorządach kolokwialnie powiem, że to zagrało. No tak, ale to robiliśmy też chyba wcześniej taką propozycję, ale ostatnio... Ale ja nie sądzę, że to jest akurat... Pani Wola, nie sądzę, że to jest ostatni moment. A dlaczego ten moment jest... Mogliśmy to równie dobrze 2 lata temu wprowadzić, 3 lata temu wprowadzić. No co to zmienia? Proszę Państwa, jeśli chodzi o to dostaliście jakby odpowiedź na maila. My rozmawialiśmy też Pani Iwono na komisji i Pani powiedziała, że musi się skupić na temacie. Ja zasugerowałem, proszę Pani Iwono, jest bardzo dużo informacji na ten temat w internecie. Spotykamy się po tygodniu i Pani dalej mówi, że tydzień czasu to jest chyba wystarczający okres, żeby się z projektem zapoznać i mieć jakieś stanowisko pozytywne lub negatywne. Nie, proszę Państwa, wydaje mi się, że brniemy w dyskusję zupełnie niepotrzebną. Jest 5000 zł taka podobna kwota i uważam, że zabezpieczenie takiej kwoty nie znajdzie, nie będzie problemem. To proszę kto jest za przyjęciem tego wniosku. Ja mam
ja mam taki pomysł, może po prostu przekursujmy samą ideę i czy wprowadzimy to teraz, czy za miesiąc. No, to wykona szybko te działania i jeżeli okaże się, że będzie można w tym roku, to proszę, nie ma co zrobić. To jest za poparcie wniosku, który zgłosił. Może ci ludzie będą się bali, tak? Wniosek o kartę zdrowia. Może ci ludzie będą się bali, że ktoś wejdzie, znowu ktoś się poszuka. To jest za poparcie tego to jest przeciwny, nie widzę, to trzymać od głosu. Jedna osoba, Proszę mnie uszczypnąć, czy ja dobrze widzę, jest za 20:12, a my już było. Niestety w czasie głosu nie ma. A kiedy? Ale to już na grudzień. Listopad, mamy 27. I teraz tak, 14 grudnia mamy sesję.